Witam Państwa serdecznie na spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP oraz dla przedsiębiorstw dużych. Nazywam się Katarzyna Stradowska-Cholewa i odpowiadam za sekcję, do której należy między innymi właśnie Szybka Ścieżka. W dzisiejszym panelu udział wezmą również pani Katarzyna Czerwińska-Walerowicz, odpowiedzialna za Szybką Ścieżkę dla dużych przedsiębiorstw, pani Wioletta Kotkowska, odpowiedzialna za Szybką Ścieżkę dla MŚP-ów i pan Karol Szacherski, który odpowiada za sekcję, która zajmuje się oceną merytoryczną. Plan naszego spotkania jest taki, że rozpoczniemy od takich ogólnych informacji dotyczących Szybkiej Ścieżki i naszego konkursu, w których będą zawarte między innymi informacje dotyczące oceny merytorycznej i oceny formalnej. Kolejnym punktem, który przygotowaliśmy dla Państwa, będzie wystąpienie naszych beneficjentów, które pokaże dobre praktyki w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Po tych wystąpieniach, to będą dwa wystąpienia, po tych wystąpieniach planujemy przerwę kawową, po której zaprosimy koleżanki z działu finansowego, które opowiedzą o kwestiach związanych z finansowaniem wniosku o dofinansowanie. Następnie będzie lunch, a po lunchu zapraszamy na zasadę konkurencyjności, którą przedstawi pan Krystian Saks, odpowiedzialny za tą kwestię w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To może zaczynamy. Zapraszam panią Kasię Czerwińską-Walerowicz. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieramy, dzisiaj jest takie tak naprawdę uroczyste otwarcie konkursów Szybkiej Ścieżki zarówno dla dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. W tym roku decyzją kierownictwa centrum zostały te konkursy ogłoszone równolegle, więc już od 1 lutego mogliście Państwo zapoznawać się ogłoszeniem o konkursie. A od 1 marca zawisła na naszych stronach dokumentacja aplikacyjna do tych dwóch konkursów. Konkursów, które mają charakter etapowy, to znaczy wnioski są składane w miesięcznych odstępach. Do końca marca już mieliśmy okazję zapoznać się z wnioskami, które wpłynęły właśnie w dużej szybkiej ścieżce i małej, średniej szybkiej ścieżce. Na razie widać, że Państwo się dopiero rozkręcacie i próbujecie swoich sił w tym konkursie, troszeczkę zmodyfikowanym. Dzisiaj będę powiedzieć o tych modyfikacjach, jak również o tych zasadach, które nie uległy zmianie. I oczywiście zachęcić Państwa do składania, do aplikowania zgodnie z naszym hasłem Wspieramy Polskie Innowacje, bo to sztandardowe hasło się nie zmieniło i projekty, które chcemy wesprzeć, to są projekty, które będą dotyczyły cały czas badań i rozwoju z ukierunkowaniem właśnie na innowacje, innowacje produktowe, innowacje procesowe. Pozwolicie Państwo, że usiądę, będzie mi trochę wygodniej tak do Państwa mówić. Jeśli chodzi o dokumentację dotyczącą konkursów, to dokumentacja jest dokumentacją standardową. Wiem, że na sali jest część z Państwa, jesteście naszymi beneficjentami lub też próbowaliście swoich sił w konkursach, które się odbywały w 2015 roku, w 2016 roku. Te konkursy, ich zasady też ewoluowały zgodnie z doświadczeniami, które zbieraliśmy my jako centrum, my również jako część, która odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną tych projektów. Tak więc standardowa dokumentacja, która jest na stronie, z którą trzeba się oczywiście zapoznać i to szczegółowo, to jest regulamin przeprowadzenia konkursów, kryteria wyboru projektów i przewodniki po kwalifikowalności kosztów, jak też kwestie związane z bardzo istotną właśnie zasadą konkurencyjności. Jest tutaj takie hasło, zdanie, nie da się przygotować wniosku o dofinansowanie bez znajomości dokumentacji konkursowej. To jest prawda. Oczywiście ta dokumentacja czasami pozostawia jakieś pytania, na które staramy się odpowiadać zarówno w rozmowach telefonicznych, które odbywamy z Państwem lub też przez skrzynkę i konkursową podaną oddzielnie dla tych dwóch konkursów, oddzielnie też w podziale na pytania natury merytorycznej, jak i natury finansowej. Jakie projekty chcemy wspierać?
tam jest jakieś pytanie? Ktoś, a nie, ktoś, przepraszam, już myślałam, że są pytania, ale to jest nawoływanie się. Jakie projekty chcemy wspierać? Rozporządzenie, na podstawie którego działamy, umożliwia nam wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych. Czyli projekty te nie są projektami inwestycyjnymi i myślę, że to już zostało wyraźnie powiedziane i, że tak powiem, dotarło do świadomości wnioskodawców. Projekty, które są finansowane w tym poddziałaniu 1.1.1 w pierwszej osi priorytetowej, nie są projektami inwestycyjnymi. Natomiast przewidują wdrożenie tych projektów i jest to element bardzo istotny z punktu potem również oceny takiego projektu. Jeśli chodzi o wartość kosztów kwalifikowalnych, w projektach, to... te wartości nie uległy zmianie w stosunku do tego, co było w roku 2016. To znaczy, dla małych i średnich przedsiębiorstw próg kosztów kwalifikowalnych to jest cały czas 2 miliony złotych w przypadku projektów realizowanych poza województwem mazowieckim i, przepraszam, odwrotnie, 2 miliony dla projektów realizowanych w województwie innym niż mazowieckie, a 5 dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim. Jeśli chodzi o projekty dużych przedsiębiorstw, to ten próg nie został zmieniony i pozostaje cały czas na poziomie 12 milionów złotych. Projekty realizowane są w okresie kwalifikowalności wydatków, a ten wyznaczony został do 31 grudnia 2023 roku. Więc myślę, że harmonogram konkursów na ten rok, jeśli chodzi o szybką ścieżkę, przewiduje jeszcze konkursy w okresie powakacyjnym, też równolegle prowadzone dla dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Tak jak powiedziałam, zakres prac, które są wspierane w tych projektach, to prace badawczo-rozwojowe z rozbiciem na badania przemysłowe i prace rozwojowe. O, ja tutaj, tak, kolega mi pomoże, dziękuję. Co mają na celu takie projekty? Przede wszystkim opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu lub usługi. Klasyfikacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, na początku mieliśmy takie doświadczenia, była dosyć, nie była do końca zrozumiała dla Państwa. Tutaj w tamtym roku odpowiadaliśmy na dużo pytań. Mam nadzieję, że w tym roku tych pytań będzie mniej, bo Państwo już też zdobyliście doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o to, jak należy je kwalifikować. Nie jest to zadanie proste, natomiast trzeba się do niego przyłożyć z tego względu, że jest oceniane w kryteriach oceny merytorycznej. Definicje, które są tutaj przywołane, to definicje wzięte, zaczerpnięte zarówno z rozporządzeń unijnych, jak i potem transponowane były do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Czyli zgodnie z tym badania przemysłowe to są badania, które polegają na uzyskaniu nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług, a prace rozwojowe są już bardziej zaawansowane i łączą i wykorzystują dostępną wiedzę. Tutaj klasyfikujemy prace rozwojowe polegające właśnie na budowaniu, konstruowaniu instalacji pilotażowych, demonstracyjnych, budowaniu prototypów, ale w tych warunkach operacyjnych. Wynikiem jest produkt, technologia lub usługa, która jest gotowa do komercjalizacji. Ten element komercjalizacji jest bardzo istotny w opisie samego projektu, z tego względu, że chcemy udzielać wsparcia na projekty, które rokują, które są opłacalne i które znajdą później nabywców na rynku, tak? Na polskim rynku lub też na rynku zagranicznym. Mogę poprosić o przerzucenie. Jeśli chodzi o warunki, które musi spełnić wnioskodawca. Dobrze, dzięki. Tutaj też te warunki nie uległy zmianie, jeśli chodzi o poprzednie konkursy. Cały czas są to przedsiębiorstwa, podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.
są zarejestrowane na terenie RP, nie mogą składać spółki w procesie organizacji. Tym różni się szybka ścieżka od projektów aplikacyjnych, tym różni się również szybka ścieżka od projektów realizowanych w programach sektorowych. Tutaj możecie Państwo składać wniosek tylko sami, tak, ewentualnie z udziałem podwykonawcy, który to podwykonawca do 50% kosztów kwalifikowalnych realizuje prace badawczo-rozwojowe, czyli realizuje część merytoryczną, tam gdzie po prostu potrzebujecie Państwo takiego outsourcingu. Wsparcie na pracę B plus R udzielane jest w reżimie pomocy publicznej. Pomocy publicznej udzielanej właśnie zgodnie z poszczególnymi rodzajem prac, czyli w podziale na badania przemysłowe i prace rozwojowe, w zależności od wielkości i statusu przedsiębiorcy. To wsparcie, jeżeli Państwo zdecydujecie się uwzględnić w swoim projekcie, w swoich dalszych planach kwestię związaną z szerokim upowszechnianiem wyników prac B plus R, możecie Państwo wnioskować o tak zwaną premię z tego tytułu i przykładowo dla mikroprzedsiębiorstw ten próg wyjściowy to jest 45% na prace rozwojowe i 60% będzie z uwzględnieniem premii. Natomiast na badania przemysłowe, które mają wyższą intensywność, tutaj maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii będzie do 80%. No oczywiście ta intensywność pomocy spada w związku z, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, czyli duże przedsiębiorstwa maksymalnie mogą dostać na badania przemysłowe 65%, natomiast na prace rozwojowe 40%. Jest to warunek, który wynika z legislacji, z prawa i on na ten moment nie może być podważony, chociaż jak dzisiaj zapoznawałam się z raportem, który wskazywał, że to jest jakąś barierą dla Państwa. Natomiast no, godząc się na wsparcie w tym reżimie, po prostu godzicie się Państwo też na taką intensywność wsparcia. Jak wyglądają kwestie finansowe, jaka jest dostępna alokacja? No, trzeba powiedzieć, no jest pokaźna ta alokacja. Naprawdę jest o co się bić, przygotowywać dobre wnioski, korzystać z zapisów, które daje regulamin w obecnej formie. Mam tutaj na myśli kwestię związaną z wycofywaniem wniosków. Natomiast jak wygląda to na ten rok? Oczywiście są te alokacje podzielone na dwie koperty. Dla małych i średnich przedsiębiorstw koperta dla województwa mazowieckiego wynosi 100 milionów, dla pozostałych województw 900 milionów. O przypisaniu do danej koperty decyduje nie siedziba wnioskodawcy, ale miejsce realizacji projektu, czyli miejsce wykonywania prac B plus R. Jeśli chodzi o alokację dla przedsiębiorstw dużych, ona jest mniejsza, wynosi 400 milionów złotych i jest podzielona również na województwo mazowieckie. Jest tam 80 milionów do zdobycia łącznie i 320 pula dla projektów, które będą realizowane w pozostałych województwach. Jeśli chodzi o schemat, procedurę oceny formalnej, to ona generalnie nie zmieniła się. Można powiedzieć, że została uproszczona. Inaczej uproszczony został sam formularz wniosku i tutaj Państwo możecie łatwiej te wnioski składać, ale o tym zaraz powiem. Jeśli chodzi o ocenę formalną, to dokonywana jest ona przez dwóch pracowników centrum na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzanych przez komitet monitorujący, przez instytucję zarządzającą.
Macie Państwo możliwość poprawienia braków formalnych wniosku tylko w zakresie właśnie tych błędów, które my Państwu wskażemy poprzez system informatyczny. Dostajecie Państwo maila z informacją, które sekcje wniosku zostały odblokowane, jakie zmiany trzeba tam, jakie mamy uwagi. Macie Państwo 7 dni kalendarzowych na odniesienie się do tych uwag i przesłanie poprawionej wersji wniosku. Zdarzały się sytuacje, że Państwo do nas dzwoniliście, mieliście problem. No, trzeba ten wniosek tam po prostu kliknąć i wysłać. Tak? Nie wystarczy go poprawić, trzeba go wysłać do centrum. Jest to już wtedy ostateczna wersja wniosku, która podlega ocenie i na tej podstawie wniosek jest kwalifikowany. To znaczy, czy idzie dalej i będzie w stosunku do niego przeprowadzana ocena merytoryczna, ocena ekspercka, lub też czy projekt zostaje odrzucony. W stosunku do niego oczywiście macie Państwo, pozostaje droga złożenia protestu. Również do centrum protest jest rozpatrywany przez inne gremium i jest też szansa, żeby jeżeli faktycznie zostaną uznane te Państwa argumenty, jest możliwość, że ten wniosek również trafi do oceny merytorycznej. Jeśli chodzi o kwestię otrzymania takiej negatywnej informacji, to jest ona przesyłana zarówno przez system, jak i w formie pisemnej, bo tutaj istotny jest termin na wniesienie tego protestu. Jest 14-dniowy termin na wniesienie protestu. Jeśli chodzi o kryteria oceny formalnej, one nie uległy zmianie. Są dosyć, szczerze mówiąc, te kryteria formalne dotyczące wniosku no, są oczywiste, tak? Składacie Państwo wniosek we właściwej instytucji. No nie ma innej możliwości. Składacie poprzez system, on wpada do nas, wpada do danego poddziałania i do danego konkursu, tak? Wpada w terminie, no bo też w sytuacji, kiedy Państwo składacie wniosek, to ten wniosek, znaczy nie będzie złożony po terminie, tak? W miesięcznych etapach wnioski przyjmowane są do godziny 23:59, a w końcowym terminie zakończenia konkursu 30 czerwca wnioski będą składane do godziny 16. Więc jeżeli ktoś nosi się z zamiarem, żeby złożyć ten wniosek w ostatnim miesiącu, to proszę pamiętać, że system zostanie zamknięty o godzinie 16, chyba że zdarzą się jakieś inne nieprzewidziane, ale przewidziane regulaminem historie. Jeśli chodzi o kryteria formalne dotyczącego projektu, to projekt jest realizowany na terytorium RP, jest realizowany w ramach czasowych POIR-u, czyli tak jak mówiłam, data kwalifikowalności kosztów to 31 grudnia 2023 rok. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania, czyli właśnie tutaj kwestie związane z wysokością kosztów kwalifikowalnych, maksymalną kwotą dofinansowania. Tego również pilnuje system. System waliduje właśnie intensywność pomocy publicznej, wartość kosztów kwalifikowalnych, jak też kryteria, które wynikają wprost też z regulacji unijnych, czyli kwestie związane z równością szans, tak, z równouprawnieniem i kwestie związane z spełnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w przypadku projektów przedsiębiorstw dużych jest wymagane spełnienie tak zwanego efektu dyfuzji. Efektu dyfuzji, który polega generalnie na wykazaniu we wniosku współpracy, współpracy z małym i średnim przedsiębiorcą, z organizacjami pozarządowymi w trakcie realizacji projektu lub też w okresie trwałości projektu na bazie wyników prac B plus R. Ale ten warunek dotyczy, to kryterium formalne dotyczy jedynie przedsiębiorców dużych. I warunek formalny, kryterium specyficzne dotyczące też regulacji związanej z pomocą publiczną, z przyznawaniem, udzielaniem pomocy publicznej, czyli kwestia tego, że projekt może zostać rozpoczęty dzień po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i wtedy pewne kwestie, pewne koszty są kwalifikowalne.
Teraz chciałabym jeszcze wspomnieć o kwestii związanej ze zmianą wniosku o dofinansowanie pod konkursy, które właśnie w tym roku są ogłaszane. Na bazie naszych doświadczeń, sugestii też z Państwa strony, błędów, które były popełniane na ocenie formalnej, doszliśmy do wniosku, podjęto decyzję o tym, żeby zmniejszyć liczbę załączników do wniosku o dofinansowanie, to znaczy analiza finansowa, która była dodatkowym dokumentem podpisywanym przez osoby upoważnione i jeszcze przez w sytuacji, jeśli dotyczyło, przez główną księgową, jest teraz zaszyta w formularzu wniosku o dofinansowanie. Państwo po prostu wpisujecie tam dane. Tak analogicznie wykres granta, który obrazuje kwestię czasowego rozplanowania prac w projekcie, przypisania badań przemysłowych, zaplanowania tych 8 etapów, które Państwo możecie w projekcie zaplanować. I również nie ma na ten moment przy aplikowaniu formularza o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis. Ten formularz przedkładany jest na etapie przed zawieraniem umowy jako załącznik do umowy o dofinansowanie. I zmian jeszcze, które tutaj wystąpiły. Nie ma umów warunkowych. To jest bardzo ważna kwestia, czyli nie ma umów warunkowych załączonych w systemie. Tak? Te umowy warunkowe muszą być jako element tam, gdzie jest to wskazane przez regulamin. Te umowy muszą być z podwykonawcą prac B plus R, z kadrą zarządzającą, jeżeli nie jest, tu kolega się już niecierpliwi, chce mówić Państwu o ekspertach i o ocenie merytorycznej, która na pewno jest dużo bardziej fascynująca niż kwestie związane z oceną formalną, ale ja jeszcze pozwolisz, skończę swoje, to znaczy właśnie te umowy warunkowe, one będą, no i tutaj będzie właśnie kamyczek do ogródka kolegi, one będą sprawdzane na etapie wizyty prepanelowej, bo system oceny merytorycznej uległ zmianie. Również wyszliśmy naprzeciwko. Wyszliśmy, jesteśmy frontem do Państwa i chcielibyśmy, żeby ta ocena merytoryczna przebiegała szybciej. Oddaję głos teraz koledze, pan Karol Szacherski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję Kasi za przedstawienie zalążka tak naprawdę oceny merytorycznej. Ja będę chciał Państwu powiedzieć właśnie te najistotniejsze zmiany, które nastąpiły w ocenie merytorycznej. Jak zapoznaliście się Państwo z dokumentacją, która została zamieszczona od 1 lutego na naszej stronie internetowej, na pewno odkryliście kwestię dokonywania oceny prepanelu, która ma miejsce w siedzibie wnioskodawcy lub miejscu realizacji projektów. Rzeczywiście jest to najbardziej istotna zmiana, która nastąpiła w stosunku do wszystkich szybkich ścieżek, które już do tej pory były przeprowadzane. Pozostałe zasady tak naprawdę nie uległy zmiany, czyli dalej ocena jest przeprowadzana w zakresie naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym. Tutaj jedna zmiana też nastąpiła w zakresie rozpoczęcia jej przed procesem, zakończeniem oceny formalnej. Natomiast jest to raczej ułatwienie mające dać nam możliwość wcześniejszego weryfikowania wniosków i doboru odpowiednich ekspertów, tak żebyśmy ten proces oceny merytorycznej, który trwa 60 dni, był zakończony szybciej i nie był przedłużany niepotrzebnie. Ja oczywiście zajmuję się działaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla dużych przedsiębiorstw jest inna komórka, która prowadzi proces oceny merytorycznej. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria, jak również sposób oceny merytorycznej, jest on dokładnie taki sam, więc jeżeli są przedstawiciele dużych przedsiębiorstw na sali, tak więc również będą te zmiany obowiązywały w konkursach dla dużych. Ocena merytoryczna składa się dalej z dwóch etapów. Jest to ocena prepanelowa, która została przeniesiona z siedziby NCBR-u na miejsce realizacji projektu bądź siedzibę wnioskodawcy. Jest to też podyktowane faktem i zgłaszanym przez Państwa tak naprawdę propozycji rozwiązań w tym zakresie, a mianowicie, że zgłaszaliście Państwo za mało czasu, czasami w przypadku, kiedy dochodziło do spotkania z panelistami, że 30 minut na etapie panelu jest to rzeczywiście zdecydowanie za mało, jak również fakt, że nie zawsze wszystkie
wnioski po ocenie prepanelowej były kierowane na panel. Tak więc w tym zakresie niewątpliwie jest to ukłon w Państwa stronę, w zakresie oceny, ponieważ ocena będzie dokonywana na Państwa gruncie w pierwszej kolejności i co istotne, będą badane również wszystkie kryteria merytoryczne, o czym jest w następnym slajdzie. W dotychczasowych konkursach ocena była dokonywana w pierwszej kolejności w zakresie kryterium numer jeden, było to kryterium dostępowe dopuszczające, dotyczące prowadzenia prac badań przemysłowych, prac rozwojowych, jak również innowacji produktowej czy procesowej. Jeżeli wnioskodawca nie spełniał tego kryterium, było na nie, mówiąc krótko, wniosek nie był badany dalej. W konkursach, które zostały już ogłoszone w tym roku, jest zmiana względem tego systemu, mianowicie niezależnie od tego, czy pierwsze kryterium będziecie Państwo mieli spełnione na tak, również będziemy badać wszystkie kryteria. Same kryteria nie uległy zmianie, one pozostały dokładnie takie same, jak były wcześniej. Ze szczegółowym rozpisaniem kryteriów, jak również wpisywaniem się Państwa projektów w poszczególne kryteria. Odsyłam Państwa do dokumentacji konkursowej i przewodnika po kryteriach, który jest zawsze każdorazowo zamieszczony na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem konkursu. Tam odnajdziecie Państwo, jakie elementy na etapie oceny merytorycznej są badane, aby dane kryterium zostało spełnione i uzyskać minimalną wartość punktów pozwalającą uzyskać dofinansowanie. Jeżeli chodzi o punkty, ta kwestia również nie uległa zmianie. Dalej, aby być rekomendowanym do dofinansowania, jest wymagane minimum 15 punktów w zakresie oceny merytorycznej, jak również mieć spełnione wszystkie kryteria dostępowe typu tak, nie, na tak. Więc pod tym kątem nie uległo to zmianie. To jest slajd, który mówi Państwu właśnie o tej zmianie, o której mówiłem już na początku. Tak naprawdę wszystkie projekty, które przejdą ocenę formalną, zostaną skierowane na etap oceny merytorycznej, a to oznacza, że przyjedziemy do Państwa z wizytą w zakresie oceny właśnie kryteriów wszystkich merytorycznych z ekspertami niezależnymi, którzy będą dokonywać tej oceny merytorycznej. Tak naprawdę wizyta ma na celu, proszę nie identyfikować jej absolutnie z jakąkolwiek kontrolą czy wywieraniem jakiejkolwiek presji na Państwu. Ona ma umożliwić Państwu lepsze zaprezentowanie projektu pod kątem wszystkich informacji, które są zbierane przez ekspertów na tym etapie. Tak więc tutaj absolutnie my nie chcemy Państwa kontrolować, raczej chcemy dać Państwu szansę, żeby mieć więcej czasu na zaprezentowanie informacji niezbędnych o projekcie i być może dopowiedzieć niektóre kwestie, które nie zostały do końca jasno rozpisane w projekcie. Ponieważ wizyta nie będzie miała mieć niestety charakteru rozszerzającego projekt, więc niestety dla nas istotne będą informacje, które zawrzecie Państwo w składanych wnioskach o dofinansowanie. Więc pod tym kątem głównie będzie badany projekt. Oczywiście eksperci będą mieli możliwość zapoznania się wcześniej z Państwa dokumentacją, więc mam nadzieję, że będą oczywiście mieli możliwość już zadawania pytań w tym zakresie, jak również wizyta przebiegnie w tym momencie sprawnie. Planujemy, że wizyta nie będzie trwała dłużej niż 2 godziny u jednego wnioskodawcy, tak żeby móc odpowiedzieć na wszystkie pytania w zakresie wszystkich kryteriów merytorycznych. Jeżeli chodzi o, dalej jest, Kasiu, mógłbym prosić, dziękuję. Jest to też oczywiście dalej rozpisany slajd, który dotyczy samej już wizyty u Państwa. Oczywiście będzie to dwóch przedstawicieli, może ja powiem też parę informacji technicznych, bo wiem, że Państwo zgłaszaliście takie pytania dotyczące, jak to będzie wszystko wyglądać, więc oczywiście Państwo będziecie poinformowani o wizycie na minimum 5 dni, bo tak wynika z regulaminu, o wizycie prepanelowej. Oczywiście będziemy starali się takie informacje, jakie są daty poszczególnych prepaneli, podawać wcześniej na stronie internetowej, tak żebyście Państwo mieli świadomość tego, kiedy możecie się nas spodziewać. Będzie uczestniczyło 2 ekspertów niezależnych, dobranych dziedzinowo pod kątem specjalizacji Państwa projektu, jak również 2 pracowników NCBR-u. Będzie to sekretarz panelu, jak również przewodniczący oceny merytorycznej, który również będzie czuwał nad prawidłowością przebiegu tej oceny.
Tak naprawdę weryfikowane będą informacje, które przedstawiliście Państwo we wniosku o dofinansowanie. Więc tutaj absolutnie nie należy się spodziewać jakichś pytań, które nie będą dotyczyły Państwa projektu, więc na pewno należałoby dedykować osoby, które bezpośrednio czy pisały projekt, czy są pomysłodawcą projektu i wiedzą doskonale, o co w tym projekcie chodzi, tak żeby móc odpowiedzieć na pytania wnioskodawców, przepraszam, ekspertów. I w tym zakresie będziemy weryfikować głównie informacje, które Państwo zapisaliście. Więc jeżeli w danym kryterium dotyczącym własności intelektualnej pojawi się informacja, że jesteście Państwo w posiadaniu na przykład raportu dotyczącej czystości patentowej Państwa pomysłu, jest takie prawdopodobieństwo, że zostaniecie Państwo poproszeni o to, żeby ten raport na etapie tej wizyty pokazać. Jeżeli wpiszecie Państwo, że posiadacie umowę z personelem badawczym projektu, ponieważ jak powiedziała pani Katarzyna, nie jest to wymagany załącznik już na etapie aplikowania, natomiast jest to tik w systemie, gdzie państwo klikacie, czy ta umowa jest, czy jej nie ma. Więc jeżeli zaznaczycie opcję tak, jest również prawdopodobieństwo, że możemy poprosić państwa o okazanie tej dokumentacji. To już też było wcześniej poruszone, dotyczących wszystkich kryteriów merytorycznych. Jest to również istotna zmiana względem wcześniejszych konkursów. Nie ma tutaj w tym konkursie, który został ogłoszony, nie ma przewidzianego elementu oceny ex ante, ponieważ jak Państwo aplikowaliście, zapoznawaliście się wcześniej z dokumentacją do konkursów, które były prowadzone przez NCBR, zwłaszcza konkurs numer 3 z zeszłego roku dla małych i średnich przedsiębiorstw, dokładnie, tam był element kontroli ex ante. W tej chwili w związku z wizytami prepanelowymi u Państwa, niestety ten moduł kontroli ex ante został nieuwzględniony, mówiąc krótko, w dokumentacji. Tak więc dla nas jest to weryfikacja wystarczająca w tym zakresie. Co istotne, niestety uniemożliwienie nam wizyty oceny prepanelowej będzie się równało z wycofaniem wniosku o dofinansowanie i niedokonywaniem dalszej oceny merytorycznej. Jeżeli chodzi o zasady dotyczące dokonywania oceny, one pozostały również na niezmienionym, w niezmienionym zakresie. To znaczy, jeżeli Państwa projekt uzyska pozytywną rekomendację we wszystkich kryteriach dostępowych typu taknie, jak również w kryteriach punktowych, osiągniecie Państwo minimalną wartość punktów pozwalającą uzyskać łącznie 15, zostaje skierowany w tym momencie do oceny panelowej. I wtedy w ocenie panelowej przewidziane jest spotkanie tak naprawdę z Państwem, ale już na naszym terenie, czyli z gronem ekspertów w siedzibie NCBR-u. Więc to również nie uległo zmianie i jeżeli projekt będzie pozytywny po ocenie prepanelowej, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni. Jeżeli chodzi o ocenę negatywną, dzieje się to w tym wypadku, kiedy jedno z kryteriów dostępowych będzie na nie, jak również nie uzyskacie minimalnej wartości punktowej w poszczególnych kryteriach. I tutaj również jest ukłon w Państwa stronę, ponieważ sygnalizowaliście dosyć często, że informacje o negatywnych ocenach docierają do Państwa zbyt późno. Będziemy tutaj się starali tak, że informacja zwrotna była do Państwa wysyłana niezwłocznie po zakończeniu oceny. Niezwłocznie oczywiście jest to termin bardzo szeroki, natomiast na pewno nie musimy tutaj, mamy zgodę instytucji zarządzającej, że nie musimy czekać na opublikowanie listy rankingowej. Tak więc naprawdę w praktyce może to oznaczać, że jeżeli będziemy u Państwa z wizytą w jednym tygodniu, w następnym tygodniu może zostać do Państwa już wysłane pismo dotyczące oceny negatywnej, tak żebyście Państwo mieli możliwość jak najszybszego poprawienia wniosku i złożenia go w kolejnym etapie konkursu. Ponieważ jest to również zmiana względem poprzednich konkursów, gdzie nie można było składać dwukrotnie tego samego projektu. Jest tutaj kolejny ukłon w Państwa stronę, mianowicie macie Państwo możliwość poprawienia wniosku, zastosowania się do uwag ekspertów, którzy ocenili projekty negatywnie i możliwość złożenia projektu w kolejnym etapie konkursu i będzie on ponownie oceniany. Co istotne również, tak naprawdę informacja pozytywna po prepanelu nie oznacza pozytywnej oceny
projektu. Ocena prepanelowa dla wnioskodawcy i dla ekspertów jest tak naprawdę nie jest do końca wiążąca, ponieważ panel w innym składzie może tą decyzję oczywiście zmienić. Natomiast żeby tych sytuacji było jak najmniej i informacja o wizycie na miejscu była pełna, jeden z ekspertów, który będzie uczestniczył w ocenie prepanelowej u Państwa, zostanie dedykowany również do składu panelu, tak żeby mógł przekazać informację, co faktycznie się działo na tej ocenie prepanelowej i dlaczego ta ocena jest bardzo dobra, mówiąc krótko, i oceniana na najwyższym poziomie i czy nie budzi to, i żeby rozwiać tak naprawdę też wątpliwości członków panelu. Jeżeli chodzi o ocenę panelową, to już też zostało powiedziane wcześniej, nie ma tutaj zmiany względem poprzedniego systemu. Zostaniecie Państwo również poinformowani o tym fakcie mailowo, że zapraszamy Państwa na panel. Panel będzie odbywał się w siedzibie NCBR-u. W skład panelu wchodzi od 3 do 5 członków, maksymalnie oceny ekspertów dziedzinowych zgodnych z zakresem Państwa projektu. Czas przewidziany niestety ze względów logistycznych nie mógł ulec wydłużeniu, więc dalej trwa to 30 minut. Natomiast porównując to do ceny prepanelowej, gdzie macie Państwo 2 godziny jeszcze dodatkowo na zaprezentowanie swojego projektu, wierzymy, że będzie to czas wystarczający, tak żeby powiedzieć te wszystkie najbardziej istotne informacje o realizowanych i Państwa projekcie, i Państwa pomysłach. Niestety ze względów proceduralnych i ograniczeń naszych logistycznych nie jest rekomendowane wnioskowanie do nas o przedłużenie czy też przełożenie terminu panelu. Oczywiście za wyjątkiem sytuacji niezależnych kompletnie od Państwa i zdarzeń losowych, których nie jesteście Państwo w stanie przewidzieć. Tak więc w tym wypadku oczywiście decyzje mogą być pozytywne w zakresie przeniesienia daty tego panelu. Natomiast jeżeli będą to inne decyzje, nie zdarzenie losowe i nie bezpośrednio niezależne od Państwa, niestety będziemy zmuszeni odmawiać w tym wypadku przedłużenia takiego panelu. Co istotne, również nie stawienie się na panelu na nasze zaproszenie również oznacza wycofanie wniosku z oceny merytorycznej i projekt nie podlega w tym momencie ocenie. Jeżeli chodzi o przekazywanie informacji na temat projektu, czy jest rekomendowany, czy nierekomendowany, jest bardzo podobny schemat, tak jak przy ocenie prepanelowej. Jeżeli chodzi o liczbę punktów, oczywiście jest to minimum 15, by móc być rekomendowanym. Jeżeli chodzi o kryteria, tak, nie wszystkie kryteria dostępowe muszą być oczywiście spełnione. Natomiast jedna mała zmiana tutaj w przypadku informacji negatywnych, z uwagi na to, że to już jest kolejny etap oceny i tak naprawdę jest to etap kończący dany etap konkursu, gdzie musi być zatwierdzona lista projektów rekomendowanych i nierekomendowanych. Informacje o negatywnym rozpatrzeniu po panelu, zaznaczam, będą przesyłane do Państwa dopiero po opublikowaniu listy rankingowej. Jeżeli chodzi o listę niewybranych projektów, oczywiście, no to zarówno jeżeli nie jesteście Państwo, nie spełniacie wszystkich kryteriów dostępowych, jak również liczby punktów, wtedy Wasz projekt może być nierekomendowany do dofinansowania lub ewentualnie z uwagi na brak środków, jeżeli alokacja została wyczerpana, również taka sytuacja może mieć miejsce. To już też, jeżeli chodzi o, mówiłem. Tak więc jeżeli chodzi o etap oceny merytorycznej, będziemy się również starali i te terminy zostały zachowane w regulaminie. Dalej on trwa 60 dni od momentu zakończenia danego etapu. Postaramy się, żeby ten, tak dotyczących MŚP, postaramy się, żeby ta data była dotrzymywana. Oczywiście tak, żebyście Państwo mieli tą informację o wynikach konkursu jak najszybciej. Konkurs dotyczący MŚP, jak również dużych przedsiębiorstw, jest prowadzony do 30 czerwca. Oczywiście zachęcamy Państwa do jak najszybszego składania projektów i nieprzedłużania
decyzji o złożeniu projektu na przykład na ostatni etap konkursu, ponieważ wtedy jest często właśnie kumulacja wniosków, które wpływają do NCBR-u i niestety ten etap dotyczący oceny formalnej i merytorycznej jest wtedy niestety dłuższy, więc jeżeli chcą Państwo szybko dostać informacje na temat i tak zwany feedback na temat Państwa projektu i dowiedzieć się, co ewentualnie jest do dopracowania, to możecie Państwo złożyć projekt już na przykład w kwietniu i w tym wypadku myślę, że pod koniec maja mogą być już znane pierwsze jakieś wyniki dotyczące oceny. Z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną. Jeżeli oczywiście są pytania, myślę, że będzie tutaj sesja pytań dotycząca na sam koniec, ale ja też chyba z tego, co wiem, już kończę to wystąpienie, tak więc w tym wypadku myślę, że możemy rozpocząć zadawanie pytań. Tak, ja jeszcze mam do dodania może ostatnią kwestię. Jakie są jeszcze kroki przed zawarciem umowy o dofinansowanie? Tak, widziałam też, ten slajd powtórzy się w prezentacji koleżanek z działu finansowego, bo one też tutaj będą miały pole do popisu, ale chciałam powiedzieć, że w regulaminie mamy 30 dni od momentu opublikowania listy rankingowej do wysłania do Państwa pism z informacją o przedłożeniu dokumentów do zawarcia umowy. Te pisma są zdecydowanie wcześniej wysyłane, natomiast już po opublikowaniu wyników możecie się Państwo oczywiście zapoznawać już na etapie oczywiście aplikowania z wzorem umowy, z załącznikami, które będą obligatoryjne do przedstawienia do umowy. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie jeszcze koleżanki z działu finansowego przedkładają taką opinię, która dotyczy weryfikacji kosztów kwalifikowalnych, weryfikacji właściwego przypisania do kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych. To czasami jest kwestia newralgiczna. Tutaj musimy również uwzględniać rekomendacje ekspertów w tym zakresie, jak też adekwatności kosztów kwalifikowalnych i prawidłowości opisu kamieni milowych. I myślę, że na ten moment to wszystko. W trakcie pytań pewnie pojawią się kwestie, o których nie wspomnieliśmy, więc zapraszamy do sesji pytań. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Jest taki warunek odnośnie rozpoczęcia projektu, że projekt nie może być rozpoczęty, że projekt może być rozpoczęty dopiero po złożeniu wniosku. W sytuacji, kiedy składaliśmy wniosek, który nie został dofinansowania, rozpoczęliśmy pewne prace, ponieśliśmy koszty. Te prace były rozpoczęte po terminie złożenia tego wniosku, który został odrzucony. I w tej sytuacji, czy te koszty, które zostały poniesione, możemy włożyć do następnej aplikacji? Nie, no tutaj kolejny wniosek to kolejne otwarcie, tak? I Państwo tutaj składając ten wniosek, składacie wniosek w danym terminie. Od tego momentu biegnie rozpoczęcie tego projektu. Nie jest możliwe refundowanie kosztów, tak, które Państwo ponieśliście w związku z tamtym projektem. Tutaj jeszcze upewniam się u koleżek z działu finansowego, ale też kiwają głowami. Więc tak to wygląda. Że rozpoczęcie wniosków, który jest, znaczy, że projekt może być rozpoczęty dopiero po terminie złożenia wniosku, którego dotyczy projekt. Bo ogólnie opisane po złożeniu wniosku, to ten warunek został spełniony, bo my złożyliśmy wniosek i rozpoczęliśmy badania, prawda? Składamy następny wniosek i nie mamy prawa wykorzystać tych badań, to jest trochę nie tak. My chcemy się powołać na te badania w tym nowej aplikacji, w związku z tym koszty, które poniesione, powinny być według mnie uwzględnione. Proszę pana, znaczy jest to kwestia związana z wymogiem zapisów i rozporządzenia unijnego i rozporządzenia ministerialnego w sprawie przyznawania pomocy publicznej, tak? Jest to tak zwane spełnienie efektu zachęty. Nie możemy od tego odstąpić, tak? Ja rozumiem, że z Państwa punktu widzenia, jeżeli Państwo składacie wniosek, który podlega odrzuceniu, no jest to jakiś tam dla Państwa problem, natomiast no, nie możemy naginać tutaj, są to po prostu kwestie związane z regulacjami, legislacją. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę, że rozpoczęcie tego wniosku przez Państwa jest na Państwa ryzyko. Rozumiem, że Państwo nie dostali dofinansowania i chcieliby w jakiś sposób zrefundować te wydatki,
ale to nie jest możliwe, bo wtedy ten efekt zachęty nie zostanie spełniony dla nowego wniosku. To ja mam dwa pytania do prepanelu. Czy są jakieś ograniczenia po stronie wnioskodawcy na ilość osób oraz charakter, które mogą uczestniczyć w tym prepanelu? Na przykład, czy przedstawiciele firm doradczy mogą w czymś takim uczestniczyć? I że tak powiem, czy są jakieś ograniczenia? A drugie pytanie, też dotyczące prepanelu, to kto decyduje o tym, czy to jest miejsce wykonywania projektu, czy też siedziba wnioskodawcy? Czy to wnioskodawca decyduje o tym? Okej. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, wolelibyśmy, żeby nie były to firmy doradcze, natomiast z uwagi na fakt, że jesteśmy na państwa gruncie, niestety państwu tego nie zabronimy. Natomiast proszę pamiętać, że może być to ryzyko, że eksperci będą zadawać pytania szczegółowe dotyczące jakiejś konkretnej, rozwiązania konkretnego problemu badawczego, czy też dziedziny badawczej, z której dotyczy projekt, więc firma doradcza może nie umieć do końca odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, jeżeli będzie to jedna osoba, znaczy nie, jeżeli nie ma ograniczenia na liczbę osób, no to... Jeżeli chodzi o ograniczenie liczby osób, również nie będą to wskazania konkretne. Natomiast no, też nie chcielibyśmy zastać sytuacji, że będzie państwa 15 osób oczekiwało na 4 osoby i no, będzie po prostu to dosyć stresujące również dla członków. Tak więc chcielibyśmy, żeby te siły były jak najbardziej wyrównane. Natomiast te zasady, o których mówię, dotyczące prepanelu, nie obowiązują na panelu. Tak więc jeżeli zostaniecie państwo zaproszeni na etap panelu, nie mogą to być firmy doradcze, wtedy są to maksymalnie 3 osoby i wtedy w zależności od tego, jaką dziedzinę sobie zrobicie i dedykujecie, to wtedy te osoby rzeczywiście przyjeżdżają. I pytanie numer 2 dotyczące było, przepraszam, proszę mi przypomnieć. Dotyczące wyboru. A siedziby, okej. Okay. Znaczy w tym momencie my będziemy, jeżeli siedziba, miejsce realizacji nie będzie odbiegało od siedziby, to oczywiście jest to informacja oczywista. Natomiast jeżeli będziemy wybierali na pewno miejsce realizacji projektu, bo będziemy chcieli zobaczyć, gdzie to faktycznie się dzieje tak naprawdę i czy ta wykonalność techniczna również jest spełniona w tym wypadku. Natomiast jeżeli jest to firma nowa, powstająca, która jeszcze nie ma miejsca realizacji projektu, to oczywiście jak najbardziej jest możliwość wtedy takiej zmiany, natomiast po wysłaniu zawiadomienia o tym, że będziemy u państwa tego i tego dnia w takim miejscu, macie państwo możliwość reakcji w tym zakresie i można dać do nas informację zwrotną, że tam jeszcze nic się nie dzieje tak naprawdę. Prowadzenie prezentacji przez firmę doradczą, a uczestniczenie przedstawiciela firmy doradczej, ponieważ no przy pewnych pytaniach na panelu ekspertów dotyczących, nie wiem, wskaźników, jakichś zagadnień związanych z kwestiami formalnymi, no często taka osoba, taki doradca zewnętrzny, tak, no jest nieomal konieczny, żeby przedsiębiorstwo czy firma nie została zapuszczona, no w kozi róg po prostu wpuszczona. Czy po prostu chodzi o, że przedstawiciel firmy doradczej nie może prowadzić prezentacji, czy wręcz nie może w niej uczestniczyć? Mówimy o etapie panelu czy prepanelu? Panelu. A jeżeli chodzi o panel, absolutnie nie może uczestniczyć w ogóle przedstawiciel firm doradczych i tego zaostrzenia, które jest wprowadzone od kilku konkursów, nie zmieniamy. Tak więc w tym wypadku niestety nie ma takiej możliwości. To, co pan wspomniał, oczywiście jak najbardziej do nas trafia. Niemniej jednak często dzieje się tak, że to firmy doradcze wpuszczają wnioskodawców w kozi róg, wpisując wskaźniki, które później nie są niestety w stanie zrealizować i tak naprawdę na etapie panelu dowiadują się, jakie wskaźniki zostały wpisane w projekt. Więc stąd jest nasza decyzja, że muszą być to przedstawiciele wnioskodawcy i osoby decyzyjne w zakresie podejmowania decyzji, ponieważ panel również może w tym momencie wydać państwu rekomendacje i musi być właściciel firmy, jak również personel badawczy, czy też osoba, która zajmuje się tymi badaniami, tak żeby te decyzje na bieżąco podejmować. W jakim, wobec tego, że to muszą być przedstawiciele wnioskodawcy, czy te osoby powinny być wykazane jako osoby zatrudnione wnioskodawczy, czy jako wpisane, nie wiem, w KRS-ie jako właściciele? Nie ma takiego obowiązku, że muszą być wpisane w KRS-ie, natomiast no, powinni być zatrudnieni. My oczywiście nie weryfikujemy, czy jest to podstawa umowy o pracę, czy też nie. Natomiast jest to już w tym momencie oświadczenie wnioskodawcy o tym, że te osoby, które przywozi ze sobą na panel, są przedstawicielami wnioskodawcy. Dziękuję. Ja bym chciał, jeżeli można, doprecyzować kwestię tej lokalizacji. Państwo powiedzieliście, że miejsce realizacji projektu
Czyli to jest miejsce tam, gdzie będą prowadzone badania, a jeżeli mamy 3 współpracujące instytuty, to co wtedy? I czy to nie będzie mieć miejsce i mamy zupełnie inne miejsce, gdzie będzie realizowany na przykład potem komercyjnie już wynik tego badania? Nie, jeżeli chodzi o instytuty, absolutnie nie będziemy odwiedzać instytutów, w których państwo będziecie zlecać pracę na zasadzie podwykonawstwa. W projekcie określacie państwo główne miejsce realizacji projektu, czyli tam, gdzie będą największy pierwiastek dotyczący realizowanego projektu. I tej wersji będziemy się trzymać, ponieważ gdzieś, gdzie czy będziecie dążyli do komercjalizacji wyników badań na przykład, bo taki jest ogólny cel programu, więc to jest to koniec. Czyli w postaci czy wybudowania linii przemysłowej, czy też ewentualnie dokonania badań tak, żeby ten produkt, który już produkujecie, był jeszcze lepszy, to w jakimś miejscu to robicie. To więc my to miejsce będziemy chcieli na pewno zobaczyć i to określacie państwo już we wniosku o dofinansowanie. Ja mam pytanie odnośnie oceny, bo rozumiem, że teraz w tym nowym scenariuszu będziemy mieli możliwość dostania oceny w dwóch momentach. Jeden to będzie po pre-panelu, jeżeli ta ocena będzie negatywna, a drugi moment to będzie w momencie już po panelu i tutaj to będzie, jak zrozumiałem, po opublikowaniu już listy z punktacją. I chciałem się zapytać, ponieważ w dzisiejszych realiach to jest tak, że jak dostajemy ocenę negatywną, czy tam widzimy, ile punktów dostaliśmy, to nie mamy możliwości nawet dowiedzenia się, w jakich kategoriach te punkty dostaliśmy, tak? Czy tutaj planujecie jakąś zmianę taką, żeby, nie wiem, albo na etapie popry panelu, żeby wiedzieć, w których kategoriach dostaliśmy zbyt niską punktację, tudzież też po panelu, już jak zostanie opublikowana lista z punktacją, żeby można było się wcześniej troszkę dowiedzieć, w której kategorii tych punktów dostaliśmy zbyt mało. Jeżeli chodzi o zmianę systemu, niestety tego nie planujemy, ponieważ jest to też zmiana systemowa wymagająca decyzji instytucji zarządzającej w tym zakresie i podejrzewam, że ustawy wdrożeniowej, ponieważ tak stanowi o tym, jak są publikowane listy rankingowe i informacje. Co do pierwszego zgłoszonego problemu dotyczącego prepanelu, tak jak wspominałem w prezentacji, będziemy chcieli państwu dać feedback na temat oceny państwa projektu jak najszybciej. Nie chcę powiedzieć, nie chciałbym mówić, że to będą 3, 4, 5 dni, natomiast nie planujemy dłuższego wysyłki negatywnej informacji, czyli jakie kryteria nie są spełnione i gdzie nie osiągnęliście państwo minimum punktowego, żeby nie trwało to dłużej niż 2 tygodnie. Tak więc już macie państwo po 2 tygodniach od momentu, kiedy byliśmy u państwa z wizytą, odpowiedź na pytanie, co rzeczywiście nie zostało, wraz z uzasadnieniem jeszcze oczywiście, bo to już jest kwestia, również będzie wpisane uzasadnienie, więc będziecie mieli państwo możliwość podjęcia decyzji, czy będziecie chcieli złożyć protest od tej oceny, bo taka możliwość została dalej utrzymana, czy też ewentualnie wycofać projekt, poprawić go i złożyć go ponownie zgodnie ze wskazaniem w nowym etapie. Jeżeli chodzi o etap panelu, również niestety nie ma takiej możliwości, żebyśmy podawali państwu informacje wcześniej, z uwagi na to, że etap musi zakończyć się publikacją listy rankingowej. Więc lista rankingowa jest publikowana na samym końcu i wtedy sukcesywnie będą wysyłane informacje negatywne. Natomiast to też nie będzie zbyt długi etap, ponieważ panele będą się odbywały pewnie w przeciągu mniej więcej 2 tygodni, tak od danym przedziale czasowym, więc publikacja listy od momentu zakończenia ostatniego panelu to są 2-3 dni góra robocze. Tak więc też już macie państwo informacje dotyczącą, czy projekt jest rekomendowany, czy nie. Natomiast tutaj uzasadnienia będą wysyłane sukcesywnie, uzależnione od tego, ile projektów będzie rekomendowanych na panel. No właśnie o to mi chodziło, bo że tak powiem, rozumiem, że dzisiaj nie ma żadnego okresu takiego, bo lista już została na przykład opublikowana dawno temu i nadal nie mamy informacji takiej pisemnej. Tak, wiemy, że jest to dla państwa bardzo ważna informacja, dlatego staramy się nie przeciągać tego. Natomiast zgodnie z ideą szybkiej ścieżki, tak naprawdę ocena trwa 60 dni i ocena kończy się w momencie opublikowania listy, więc tych terminów bardzo pilnujemy. Natomiast jeżeli chodzi o samą informację negatywną, jest to de facto fakt następczy po dokonanej ocenie, więc jest to czynność techniczna, którą dokonujemy po zakończonym panelu. Natomiast jeżeli mamy etap grudniowy, przywołuję tutaj na przykład, który się niedawno zakończył, 214 projektów, które były oceniane merytorycznie. Niestety odebranie tych wszystkich opinii zajmuje po prostu czas.
Okay. Chodziło mi tylko o to, że w momencie, kiedy już jest ocena punktowa, tak, to rozumiem, że tam przynajmniej wiadomo, w jakich kategoriach ile punktów się zdobyło, czy ewentualnie nawet taka informacja bez jeszcze szczegółowego uzasadnienia tam powiedzmy tekstowego wniosku byłaby bardzo przydatna, gdyby można było ją otrzymać rozbicie tych punktów po prostu na poszczególne kategorie. Tak? Znaczy jak najbardziej jest to propozycja do rozważania, więc dziękuję bardzo. Natomiast boimy się jednej sytuacji, a mianowicie, że wnioskodawca wiedząc, w którym kryterium nie osiągnął minimum punktowego, nawet by do otrzymania negatywnej informacji będzie do nas pisał protest, który niestety będziemy nie mogli go przyjąć, ponieważ tak może, tak się niestety zdarza dosyć często, więc tak naprawdę jest to konieczne, żebyście dostali Państwo pełną informację przesłaną ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak żeby te procedury były zachowane. Dzień dobry. Jedno pytanie nieco wybiegające w przyszłość może. Otóż przeczytałem ostatnio na Państwa stronach oraz na innych stronach, że mają być, no nie w tym konkursie, ale pewnie w następnym, zmienione nieco kryteria dostępu i kryteria oceny dla MSP z województw pozamazowieckiego. Czy coś może Państwo wiecie na ten temat już i możecie powiedzieć, czy też jest to na razie owiane mgłą tajemnicy? Jak najbardziej potwierdzam to, co Pan mówi. Pojawiły się już pierwsze informacje i w harmonogramie konkursów również pojawiła się informacja o tak zwanej małej szybkiej ścieżce skierowanej do regionów słabiej rozwiniętych. Natomiast szczegóły będą dostępne, myślę, że pod koniec tego miesiąca już na naszej stronie internetowej, więc zachęcam do śledzenia. Myślę, że dla Państwa będzie to atrakcyjny instrument finansowania projektów. Ja bym chciała się zapytać, czy wnioskodawcą może być już przedsiębiorstwo, które realizuje w tym momencie szybką ścieżkę? A jeżeli tak, to czy nowy projekt może korzystać z doświadczeń tego, który jest już realizowany? Czy wyklucza się to? Jak najbardziej Państwo możecie składać wnioski, tak, o dofinansowanie na realizację innych prac B plus R. Nie do końca rozumiem, co ma Pani, jakby Pani mogła doprecyzować, co rozumie Pani korzystać z doświadczeń. Czy jest, przypuśćmy, stworzony jakiś robot i podczas tworzenia tego robotu odkryto jakieś nowe zagadnienia, które można wykorzystać do tworzenia innego robotu, czyli... Znaczy tak, taka jest specyfika generalnie prac B plus R, tak, że one w jakiś sposób są skalowalne. Jedno rozwiązanie można potem przenieść na jakieś inne rozwiązanie i je ulepszać, modyfikować pod kątem celów danego projektu, tego innego już. Dziękuję. No bo ja chciałem zapytać. Znaczy tutaj koleżanka z działu finansowego podpowiada oczywiście kwestie związane z kosztami, z rozdzielnością tych kosztów i brakiem podwójnego finansowania tych samych kosztów ponoszonych w tych projektach. To jest na pewno warunek bezwzględny. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o sytuację taką, w której spółka MŚP wnioskuje i otrzymuje dotacje. Tutaj jest. Wnioskuje, otrzymuje dotacje, realizuje projekt, natomiast w działalności poza tym projektem rozwija się bardzo dynamicznie i w przeciągu, nie wiem, roku, dwóch, trzech traci status MŚP. Co w takiej sytuacji? Status przedsiębiorcy jest istotny na moment podpisania umowy o dofinansowanie, tak? Także ma Pan jeszcze oprócz tego okres karencji, jeżeli zmienia Pan status powiedzmy z małego na średni, to obowiązuje Pana jeszcze okres karencji, chyba że dochodzi do zakupu, ale to już jest kwestia w oświadczeniu MŚP ujęta. Natomiast w trakcie realizacji projektu taka zmiana statusu może nastąpić. Natomiast on jest istotny na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Czyli jeśli na dzień podpisania umowy jest MŚP, ale na przykład po dwóch latach spółka staje się duża, to rozumiem, że to jest OK, tak? Jeśli mamy już podpisaną umowę, to... Tak, ale to przekształcenie czy wchłonięcie to jest wtedy istotne na dzień, na moment zmiany tego statusu, tak? A w momencie, kiedy już mamy podpisaną umowę, chyba że takie wchłonięcie było planowane wcześniej i miało... Czyli nie mówimy tu o akwizycji, mówimy o organicznym wzroście. No tak. Dziękuję. To może ja mam teraz pytanie dotyczące wnioskodawcy, bo rozumiem, że wnioskodawcą nie może być spółka w organizacji, ale czyli... Czy spółka, która jest normalnie już w pełni zarejestrowana, musi posiadać jakąś historię działalności, w tym historię finansową? Czy może wnioskodawcą być startup po prostu i czy jest to brane pod uwagę w ocenie merytorycznej?
Na chwilę obecną każdy może wziąć udział, także startup. Państwa sytuacja ekonomiczna jest badana przed podpisaniem umowy, tak? I to też jest kwestia później, jak będą wypłacane środki. Tutaj koleżanki pewnie będą mówiły podczas swojej prezentacji, tą kwestię na pewno będą poruszały. Także jak najbardziej startup może startować i składać wniosek o dofinansowanie. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ja tylko uzupełnię jako pracownik działu finansowego informację odnośnie tej analizy i tego, że nie mają Państwo tej historii przed realizacją tego projektu, to jakby proszę się tym nie zniechęcać, absolutnie. Oczywiście to będzie brane pod uwagę względem ryzyka, jakie będzie podejmowane podczas realizacji tego projektu, ale to jest tylko jeden z elementów. Nie jest to jakby klucz, który mógłby Państwa wyeliminować, tudzież zmniejszyć Państwa potencjał. Dokładnie tak, więc słucham. W przypadku oceny merytorycznej, czy to nie obniża? Nie, jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną, absolutnie wszystkie spółki, czy też osoby fizyczne posiadające historię finansową, czy też nie posiadające historii finansowej są oceniane dokładnie w taki sam sposób. Tak więc tak naprawdę to, że rozpoczęliście Państwo działalność i składacie wniosek w szybkiej ścieżce, macie równe szanse z przedsiębiorstwem, które działa od 20 lat na rynku, mówiąc krótko. Dzień dobry. Ja mam krótkie pytanie o to, czy istnieje możliwość wykluczenia ekspertów z oceny merytorycznej, którzy są powiązani z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi do naszego. I jak wygląda taka procedura? To znaczy, jeżeli chodzi o wykluczenie ekspertów, tak naprawdę nasz dział, który zajmuje się oceną merytoryczną, bada tą kwestię bardzo wnikliwie. Czyli w tym wypadku są również różnego rodzaju oświadczenia, które eksperci składają na etapie przyjmowania zamówienia dotyczącego oceny danego projektu. Niestety, jeżeli chodzi o kwestię związaną, tą, którą Pani podjęła, dotyczącą oceny merytorycznej wniosku konkurencyjnego, nie mamy tutaj niestety wytycznych w tym zakresie, ponieważ nie jest to tak naprawdę w tym momencie w świetle prawa i obowiązujących wytycznych działalność zabroniona. Tak więc jeżeli oczywiście wiemy, że taki konflikt interesu jest, jak najbardziej eliminujemy te przypadki. Natomiast jeżeli ekspert nam tego przy momencie składania oświadczenia niestety nie uwzględni, no to niestety nie mamy na to wpływu po prostu. Natomiast jeżeli taki eksperci z reguły, jeżeli chcą, to znaczy może nie tyle chcą, natomiast jeżeli przyjmują zamówienie, to oczywiście oświadczają o tym i odrzucają takie projekty, gdzie czują, że są powiązani konkurencyjnie, czy też w jakiś inny sposób z tą firmą, którą mają ocenić, więc absolutnie nie podejmują się takiej oceny. Ja mam pytanie odnośnie prepanelu i panelu. Czy jako jeden z przedstawicieli wnioskodawcy może być również jakiś członek instytucji naukowych, które są też jakby częściowo podwykonawcą na przykład projektu? Czy to jest też jako uznana firma doradcza, która jest niemile widziana? Nie widzimy tutaj problemu w tym zakresie, tak więc jeżeli to jest członek, który odpowiada za działkę badań na przykład, która jest określona w projekcie i będzie potrafił odpowiedzieć i opowiedzieć o projekcie, nie tylko w tym aspekcie, jak również w innym, to jak najbardziej może uczestniczyć zarówno na etapie prepanelu, jak i na panelu. Okay, bo formalnie to nie jest pracownik wnioskodawcy, tak? Czyli tu nie ma z tym problemu. Ale jeżeli jest to wskazane tak naprawdę personel, który występuje we wniosku, nie widzimy tutaj przeciwwskazań, żeby mógł uczestniczyć. Okay, dziękuję. Dzień dobry. Ja mam pytanie takie. Padło dzisiaj tutaj też informacje, że nie złączamy pewnych dokumentów, a formalnie jeżeli mamy podpisane listy intencyjne, które gdzieś tam eksperci też wspominają, żeby w ocenach poprzednich wspominali, że nie mamy takich listów załączonych, to czy gdzieś jest miejsce, czy jest jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o taki załącznik, bo to wiadomo, że to będzie dosyć, może być obszerny załącznik tekstowy. Tak, to czy gdzieś jest takie miejsce, gdzie można go bezproblemowo załączyć i nie będzie jakichś problemów formalnych? Drugie pytanie, które mi się pojawia, to też te umowy warunkowe zaznaczamy też tylko checkboxem, tak, że mamy te umowy warunkowe z zewnętrznymi ekspertami, na przykład do wzmocnienia tego projektu i tej naukowości. A co w momencie, znaczy czy jest jakaś promowana forma zatrudnienia tych zewnętrznych ekspertów, że to powinna być, nie wiem, umowa o pracę, czy umowa o dzieło, umowa o zlecenie i
i pod tym kątem to też jest oceniane w jakim zakresie. I trzecia rzecz, która chciałbym się upewnić, że jeżeli mamy projekt, wiadomo, projekt innowacyjny, nie osiągamy efektów danego etapu, kamień milowy nie jest osiągnięty, występujemy z końcowym wnioskiem o płatność, zamykamy projekt, tak nie osiągnęliśmy efektów. Czy chciałem się upewnić, że nie wiąże się to ze zwrotem kosztów i zwrotem finansowania, które otrzymaliśmy do tej pory w realizacji projektu? Mam nadzieję, że zapamiętałam wszystkie pana pytania. Zaczynając od pierwszego, listy intencyjne. We wniosku o dofinansowanie nie ma miejsca na dołączenie takich listów intencyjnych i każda próba wstawienia takiego listu będzie potraktowana jako próba ominięcia ilości znaków, tak? Więc proszę tego po prostu nie robić, bo na ocenie formalnej zostanie to zwrócone do korekty. Jeśli chodzi o umowy warunkowe, proszę przypomnieć mi, co tam było za pytanie. Czy jest promowane, żeby to było zatrudnienie eksperta na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę o zlecenie? To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o umowę o pracę, nie obowiązuje państwa zasada konkurencyjności. Natomiast każda umowa taka na podwykonawstwo musi pan przeprowadzić musi pan przeprowadzić to wszystko zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru. A ostatnie pytanie, które dotyczyło kwestii wystąpienia z wnioskiem o płatność w sytuacji, kiedy dalsza realizacja projektu, rozumiem, nie przyniesie zakładanych rezultatów. W umowie o dofinansowanie jest zawarta możliwość, czy też sytuacja taka, która spowoduje, że państwa projekt z przyczyn właśnie badawczych nie będzie mógł dalej realizowany. Państwo składają wniosek o płatność wraz z informacją końcową. To trafia do oceny eksperta. I ekspert wtedy mówi, że tak, faktycznie, państwo dochowali wszelkiej należytej staranności przy prowadzeniu tego projektu, natomiast potoczyło się to tak, jak się potoczyło i trzeba ten projekt przerwać. Uznajemy państwa wydatki poniesione dotychczas za zasadne i przerywamy dalszą realizację projektu. W takiej sytuacji nie muszą państwo zwracać dofinansowania. No to ja bym teraz jeszcze można pociągnąć temat tych dokumentów. W generatorze można załączać inne dokumenty w PDF-ie. Czy to nie jest miejsce na załączenie tych listów intencyjnych na przykład? Nie, w instrukcji do wypełniania wniosku jest jasno określone, co możemy dołączyć. Listy intencyjne nie są tym dokumentem, który pan może dołączyć do wniosku. To mogą być jakieś wykresy, ryciny, ale nie próba właśnie rozszerzenia. No więc właśnie idźmy dalej. Mamy wykazać możliwość skomercjalizowania czy też wdrożenia projektu badania. Czyli powinniśmy zgodnie z jakimiś wytycznymi mieć tam niesubiektywne pojęcie, ale jakieś analizy rynkowe i tak dalej. Jeżeli nie wiemy, co osiągniemy, to jak na litość boską możemy określić, co sprzedamy i w jakim zakresie? I czy na to w ogóle jest, jakiej wielkości na to jest rynek? Bo tam nie ma możliwości potencjalnych, tylko mamy mieć jakieś badania, analizy, rzeczywiste potwierdzenia, że ten produkt będzie miał taką, a nie inną jakąś możliwość uruchomienia na rynku. No jeżeli my dopiero badamy, co tam z tego powstaje, no to jak mamy to określić? W taki sposób my możemy przypuszczać, tak? Mam jakieś przeświadczenia, ale na pewno nie dysponujemy rzeczywistymi jakimiś raportami czy badaniami tego. Jak mam ten problem rozwiązać? Może w ten sposób. Każdy projekt, który jest składany do szybkiej ścieżki, musi zawierać element prac rozwojowych, czyli pracę rozwojową, o ile dobrze pamiętam, jest to siódmy poziom TLR-u, od siódmego poziomu, co oznacza, że zbliżacie się państwo cały czas do rynku. Jeżeli zbliżacie się do rynku, czyli wstępujecie w ten poziom gotowości technologicznej, to już nie przeprowadzacie tylko badań, tylko również wiecie konkretnie, jaki produkt macie, jakim dysponujecie, jakim dysponować będziecie. Więc każda umowa zawiera formę komercjalizacji przeprowadzonych prac badawczych, zarówno badań przemysłowych, jak i prac rozwojowych. W związku z tym po to właśnie jest punkt dotyczący opłacalności wdrożenia, tak żebyście państwo nam zobrazowali, czy wiecie, do czego dążycie. Ponieważ jeżeli chcecie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną tym produktem, który akurat badacie i chcecie ulepszyć,
znacząco, to w tym momencie ten produkt powstanie. A jeżeli powstanie, jesteście Państwo w stanie wykazać opłacalność tego wdrożenia, a taki produkt, czy usługa, czy też innowacja przemysłowa powstanie z uwagi na wkroczenie projektu w prace rozwojowe, które wiąże się bezpośrednio z koniecznością ich skomercjalizowania. Ja co w przypadku, jeżeli jest to produkt skierowany do produkcji specjalnej i obłożony innymi restrykcjami, jeżeli chodzi o kwestię tajności i poufności? Jeszcze raz mógłbym poprosić o... Jeżeli produkt jest skierowany do produkcji specjalnej, więc o tym podlega zupełnie innym środkom poufności i tajności. I nie możemy na przykład w tej chwili określić dokładniej wielkości, czy też... Wiemy, że to będzie, wiemy, że mamy zapewnienia, natomiast skala tego nie może zostać po prostu ujawniona. Co wtedy? To znaczy musicie Państwo określić wielkość niestety w projekcie, niezależnie od tego, czy ona jest utajniona, czy ona nie jest utajniona. Na potrzeby realizacji projektu musicie przyjąć wartości, które będą odzwierciedlały stan, który będziecie chcieli osiągnąć po zakończeniu realizacji projektu. Niestety, pomimo wszystko, te wytyczne są takie same dla wszystkich. Ja chciałbym dopytać o kwestię opłacalności wdrożenia, bo była mowa o kamieniach milowych, także tutaj nie wiąże się to ze zwrotem. Co w sytuacji, kiedy mamy opłacalne wdrożenie, znaczy mamy opłacalne wdrożenie, zakładamy jakąś wartość sprzedaży po okresie trwałości czy w okresie trwałości projektu i nie spełniamy tej wartości. Co wtedy? Ja na momencie odniosę się do tych kamieni milowych, bo to nie jest tak, że to nie wiąże się ze zwrotem, tak? Rozumiemy się, co chodzi. Chodzi po prostu o co się dzieje dalej. Kamienie milowe zamknęliśmy, projekt jest zamknięty, mamy 3 lata dla MŚP okres trwałości, zobowiązaliśmy się, że za tyle a tyle sprzedamy, no i nie osiągamy tej wartości. Te wartości ma Pan określone we wskaźnikach rezultatu. Ja zalecam bieżący monitoring tych wskaźników, ponieważ mając na uwadze doświadczenie z poprzedniej perspektywy, widzę, że wnioskodawcy trochę, beneficjenci troszeczkę te wskaźniki tak po macoszemu traktują. Więc jeżeli Pan będzie widział, że z jakichś powodów coś się dzieje, że to wdrożenie nie dojdzie do skutku bądź będzie dużo niższe niż Pan zakładał wcześniej, to proponuję od razu kontakt z nami i poprowadzimy Pana zgodnie z umową, jak można tą sprawę po prostu załatwić. Ja chciałem zapytać, aby się upewnić, czy umowa licencyjna z inwestorem, który już na etapie prac badawczych jest zainteresowany wdrożeniem produktu na rynek. Czy to jest etap wdrożenia? Licencja podpisana? To jest jeden ze sposobów, jak najbardziej. Rozumiem, dziękuję. Jeśli można, chciałem się zapytać, czy wymagają Państwo od wnioskodawcy doświadczenia w pracach B plus R? Powiedzmy taka sytuacja, że wnioskodawca nie ma tego doświadczenia, tylko jakby w zakresie badań podstawowych dotyczących przedmiotu projektu, ale w ramach projektu zapewnia wsparcie dwóch jednostek naukowych, tak? Powiedzmy tych z wyższej półki. Jak Państwo to postrzegają? Czyli rozumiem, że to na zasadach podwykonawstwa, tak? Tak jest. Znaczy, no jest to forma dozwolona, tak? Więc jak najbardziej tutaj myślę, że no tutaj Państwo po to outsourcujecie, bierzecie właśnie tych podwykonawców, żeby zrealizować pewną część tych prac badawczo-rozwojowych, tak? Bo sami tego nie posiadacie, więc ja tutaj... Bo jakby pytam się dlatego, że poprzednio jak aplikowaliśmy, usłyszeliśmy zarzut od eksperta w uzasadnieniu, że nie mamy doświadczenia, pomimo tego, że były dwie jednostki naukowe. I stąd moje pytanie w tym momencie. To znaczy w zależności też, gdzie etap podwykonawcy i w którym miejscu on został rozpisany, ponieważ być może był to zarzut dotyczący kadry zarządzającej lub ewentualnie kluczowego personelu B plus R dotyczący ocenianych zasobów, które Państwo dedykujecie do realizacji projektu, a nie samego podwykonawstwa, które jest wykazywane w zupełnie innym miejscu. Tak więc bardzo bym prosił o zweryfikowanie tych informacji, czy w te osoby, które outsourcujecie bezpośrednio średnio od podwykonawcy są wpisane jako kluczowy personel B plus R, bo jeżeli tam zostały wpisane osoby, które nie posiadają doświadczenia w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, to pomimo posiadania podwykonawcy jako dwóch jednostek naukowych, niestety nie będziecie Państwo spełniać takiego kryterium. W kluczowym personelu B plus R były wskazane osoby no, czysto naukowe, profesorowie, doktorzy habilitowani w tej dziedzinie, w której chcieliśmy realizować badania. Mimo tego zarzut taki się pojawił.
Okej, nie znam tego przypadku, natomiast jak najbardziej oczywiście mają Państwo w tym momencie oprotestowania takiej decyzji i mam nadzieję, że Państwo skorzystaliście z tego. Jeszcze czekamy na odpowiedź. Bardzo przepraszam, ja mam pytanie nawiązujące tutaj do tego pytania odnoszącego się do licencji jako formy wdrożenia wyników. Jaki musi być warunek spełniony, żeby w przypadku wyboru tej formy wdrożenia wyników poprzez licencję uzyskać 3 punkty za wdrożenie wyników na terenie RP? Jeszcze raz mógłbym o doprecyzowanie pytania dotyczące wdrożenia RP, tak? Oczywiście. Przed chwileczką słyszeliśmy, że licencja jest jedną z form z wdrożenia. I teraz moje pytanie dotyczy tego, jaki musi być warunek spełniony, aby w przypadku wyboru tej formy wdrożenia, czyli poprzez udostępnienie licencji, jednocześnie móc uzyskać 3 punkty na kryterium dotyczącym wdrożenia wyników na terenie RP. Jeżeli licencja będzie sprzedana na terytorium RP i będzie to wprowadzała firma, która również ma swoją siedzibę na terenie RP, to w tym momencie kryterium jest spełnione, dostają Państwo 3 punkty. Czyli tutaj decydującym czynnikiem jest siedziba licencjobiorcy, tak? Również. To będzie bezpośrednio przeniesione na Państwa tak naprawdę, ponieważ zależy nam na tym, żeby wyniki prac badawczych były wprowadzane na terenie RP, a nie wyprowadzone poza. Czy rozwiązanie takie, w którym ewentualnie licencjobiorca pochodzi z innego kraju, ale umowa licencyjna będzie zakładała taki warunek, czyli zobligowanie licencjobiorcy do wdrożenia na terenie RP, czy on jest wystarczający, żeby te punkty uzyskać? Wydaje mi się, że tak, natomiast nie odpowiem na 100%. Musiałbym zapoznać się zarówno z tą formą licencji, jak również ewentualnie z dokumentacją konkursową. Musiałbym sięgnąć po prostu do dokumentów. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała jeszcze się zapytać, tu, jeżeli angażujemy jednostkę naukową do wykonywania, to pod zlecenia badań, 40% kosztów kwalifikowalnych oni dostają. Czy my możemy z tej jednostki naukowej również zatrudnić kadrę badawczą do swojego działu B plus R? I czy wówczas ich wynagrodzenie wliczamy w to 40%, czy to jest zupełnie już osobno? Czy to jest możliwe? A na podstawie jakiej umowy te osoby będą zatrudnione? O pracę bądź zlecenie. Umowy cywilnoprawne. No, mogą Państwo. I rozumiem, że nie są wtedy te osoby, bo te osoby będą wtedy osoby w kategorii W. One nie będą wykonywać badań w jednostce naukowej, tylko będą w firmie... U wnioskodawcy. Tak, tak, to wtedy nie jest to wliczane do podwykonawstwa. Dziękuję. Tylko jest w kategorii W wynagrodzenia. Dobrze, Szanowni Państwo... Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wskaźników zrównoważonego rozwoju. Były już poruszone wskaźniki rezultatu projektu, natomiast wskaźniki zrównoważonego rozwoju. W tej wersji wniosków w tegorocznym konkursie można wprowadzić więcej wskaźników, jest na to więcej miejsca. W związku z tym nasuwa się takie pytanie, jak te wskaźniki są oceniane? Czy to chodzi o ilość wskaźników? Im więcej, tym lepiej. Powiedzmy, musi być co najmniej 10. Dobrze byłoby, gdyby to było 50. I w jaki sposób będą one później monitorowane i rozliczanie z tego monitorowania? Powiedzmy, że zakładamy osiągnięcie danego wskaźnika, natomiast nie osiągniemy go. Co w tym przypadku? Ja bym tutaj nie szła w ilość, tylko w jakość, czyli adekwatność tych wskaźników, które Państwo zaproponujecie do celów projektu. Natomiast z tego co wiem, to monitorowanie odbywa się na etapie wniosków o płatność i tak naprawdę to też jest jak gdyby element cyklu życia projektu, który może ulec zmianie, tak? Więc też do tego pewnie jakoś indywidualnie będziemy podchodzić. No ale tutaj po prostu myślę, że to jest kwestia tego, żeby było to dobrze opisane, adekwatnie do projektu, tak? Po to, żeby te projekty pokazywać jeszcze z innej strony, tak? Ze strony właśnie zalet tego zrównoważonego rozwoju. Jeżeli można, jeszcze jedno pytanie. Ja tutaj chciałbym zużyć pytanie odnośnie badań i prac badawczo-rozwojowych. Tutaj Pan wspomniał, że zależy Państwu na tym, że te badania były wdrożone w kraju. A co jeżeli te właśnie prace rozwojowe, na przykład pilotaże, demonstracyjne, jakieś etapy chcielibyśmy realizować również za granicą, gdzie rynek tak naprawdę jest bardziej dojrzały, gotowy na takie produkty? Czy to jest wtedy takim jakby blokerem, czyli lepiej zaplanować takie etapy właśnie na tutaj terenie kraju,
czy ewentualnie możemy ten etap jakby rozbudować, czyli prowadzić go jakby jednocześnie w kraju i za granicą. I czy te koszty też możemy wtedy wliczyć w badania rozwojowe? To znaczy, jeżeli chodzi o etap realizacji, tutaj nie ma ograniczeń, czy będą Państwo realizowali to na terytorium RP, czy nie. Chodzi tutaj o wdrożenie bezpośrednio wyników projektu do działalności wnioskodawcy, który ma swoją siedzibę na terenie RP. Tak więc to raczej pod tym kątem. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię prowadzenia badań poza granicami kraju, w trakcie realizacji projektu, takich ograniczeń nie ma. Ja tylko przypominam o stosowaniu zasady konkurencyjności przy wyborze takiego podwykonawcy. Tak, żeby nie było ograniczeń. Czyli oferty od paru na przykład instytucji badawczych, tak? Okay. Tak, wskazujące, dlaczego wybraliście akurat Państwo instytut zagraniczny. Dobrze, i rozumiem, że właśnie takie oferty później są też weryfikowane na tych prepanelach i panelach, tak? Jeżeli już we wniosku zaznaczymy, że mamy na przykład dobraną instytucję podwykonawców, to są takie elementy, które Państwo weryfikujecie na panelach, tak? Tak, może być to jeden z elementów, który zostanie zweryfikowany, czy posiadacie Państwo odpowiednią dokumentację dotyczącą przeprowadzenia tego wyboru, chociaż nie jest to etap, który jest weryfikowany na etapie samego złożenia wniosku tak dokładnie związane z zasadą konkurencyjności. Natomiast o tym będzie rozmawiał, mówił do Państwa pan Krystian Saks w dalszej części szkolenia. Natomiast może się pojawić takie pytanie, w jaki sposób został rzeczywiście wykonawca projektu wybrany. Okay. Dobrze, szanowni Państwo, bo tak troszeczkę nam czas zaczyna biec, więc ja proponuję przejść do kolejnego punktu. My będziemy dla Państwa dostępni oczywiście w przerwie kawowej, więc zachęcam do indywidualnego podejścia i porozmawiania, jeżeli ktokolwiek będzie miał jeszcze pytania. A teraz zaprosiłabym pierwszego z naszych beneficjentów z MŚP, żeby zaprezentować kilka dobrych praktyk, jak przygotować wniosek o dofinansowanie. Tak, zapraszamy pana Stanisława Radomińskiego, kierownika projektu z firmy Quizit, spółka z o.o. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem pokrótce opowiedzieć zarówno o naszym projekcie, jak i o drodze, jaką przebyliśmy, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Na początek geneza w ogóle, skąd się wziął pomysł na projekt i co robimy. Budujemy coś takiego, co nazywa się automatyczna apteka szpitalna, ponieważ w pewnym momencie, interesując się tematem, okazało się, że strasznie dużo pacjentów w szpitalach w Europie i na świecie ponosi uszczerbek na zdrowie albo wręcz umiera, dlatego że leki są źle podawane. W bardzo szeroko rozumianym tego słowa zakresie. W związku z tym postanowiliśmy coś z tym zrobić. I postanowiliśmy zbudować aptekę, automatyczną aptekę szpitalną. Nazwaliśmy projekt Rozwój Unit Dose One, inteligentnego aptekomatu nowej generacji, optymalizującego pracę aptek szpitalnych oraz proces logistyki lekowej w szpitalu. I postanowiliśmy złożyć ten wniosek do szybkiej ścieżki, do pierwszej szybkiej ścieżki. To był rok 2015. Od tego czasu troszeczkę się zasady zmieniły, natomiast te główne elementy, o których będę mówił, pozostały takie same. Projekt oparliśmy, czy jakby nasze nowe pomysły, czy innowacje oparliśmy na tym, że przejrzeliśmy po prostu, co jest dostępne na rynku i stwierdziliśmy, co byśmy chcieli zrobić inaczej, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało i dlaczego do tej pory nie jest to tak naprawdę tak popularne w szpitalach, jak naszym zdaniem powinno być. Zaplanowaliśmy ten projekt na 2 lata. Aplikowaliśmy o kwotę ponad 3 600 000 zł. Byliśmy startupem, w związku z tym tutaj nawiązanie troszkę do pytania, w związku z tym tak, startupy też mogą i też to się udaje, chociaż też za chwilkę będę mówił o pewnych problemach, które się z tym wiążą. Tak wyglądała nasza koncepcja, tak chcieliśmy, żeby apteki szpitalne wyglądały. Jak na razie wszystko idzie w tym kierunku, że to urządzenie rzeczywiście tak będzie wyglądało i mamy nadzieję, że w przyszłości apteki szpitalne w Polsce i nie tylko w Polsce będą wyglądały. No dobrze, no ale żeby otrzymać dofinansowanie, najpierw trzeba było zaaplikować. No i tak naprawdę musieliśmy zadać sobie kilka bardzo istotnych pytań. Przede wszystkim,
co byśmy chcieli osiągnąć projektem, tak? Pamiętając o tym, że to nie może być inwestycja, że to musi być projekt badawczo-rozwojowy, czyli tak naprawdę co musimy zrobić, znaczy co chcielibyśmy otrzymać, realizując nasz projekt. Ponieważ byliśmy startupem, nie posiadaliśmy wielkiego zaplecza osobowego, w związku z tym trzeba było również zaplanować, kogo powinniśmy zaangażować w realizację projektu, tak? Czy to będą osoby zatrudnione u nas w firmie, czy będą to podwykonawcy, których poprosimy tutaj o współpracę. W jaki sposób będziemy chcieli ten projekt realizować właśnie? Czy głównie na miejscu, czy opierając się na podwykonawcach? Ile potrwa realizacja? Tak jak wspomniałem, zaplanowaliśmy 2 lata. Teraz już wiemy, jesteśmy w trakcie zmieniania. Musimy go troszeczkę wydłużyć. Tak? Bardzo optymistycznie, żeśmy zaplanowali pewne rzeczy. Idziemy w dobrą stronę, ale troszeczkę dłużej nam to zajmie. No i ostatnia rzecz, czyli budżet. Tutaj myślę, że to jest chyba jeden z największych problemów, które mieliśmy na etapie aplikowania, czyli wycenę czy ocenę tego, ile to będzie kosztowało. No właśnie, nie posiadając tak naprawdę wcześniejszego doświadczenia, jak na razie mieścimy się w budżecie, także jest ok. Druga rzecz to było przygotowanie się tak naprawdę do realizacji projektu już na etapie aplikacji. To znaczy oczywiście zależało nam oczywiście, żeby dostać się na listę rankingową, żeby zająć tam jak najwyższe miejsce, żeby zapewnić sobie dofinansowanie. Ale też z drugiej strony podeszliśmy ok, dostaniemy dofinansowanie, potem trzeba będzie ten projekt zrealizować. No więc żeby sobie po prostu nie utrudniać życia już od samego początku, pisaliśmy ten projekt w ten sposób, żebyśmy faktycznie byli w stanie później no dać radę i go zrealizować. Wybraliśmy szybką ścieżkę. Dlaczego? Był to najbardziej optymalny dla nas wybór. No wtedy ta dostępność, ten 2015 rok jeszcze nie była jakaś specjalnie duża, w związku z tym ten wybór był ograniczony. Natomiast no, staraliśmy się jak najbardziej dopasować to, co mieliśmy do zrobienia z tym, co było dostępne. Z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, no to oczywiście wypełnienie wszystkich pól wniosku, ale też nie tylko chodzi o samo wypełnienie, ale też wypełnienie z głową. Tak, bo to, że faktycznie we wniosku trzeba ileś tam razy te same rzeczy powtarzać, no ale tak, no należy czytać instrukcję, co akurat w tym punkcie będzie oceniane. Zgodność dokumentów aplikacyjnych w szybkiej ścieżce akurat tych załączników dodatkowych za dużo nie ma, natomiast no, też należy pamiętać po prostu, żeby te informacje wszystkie były spójne. No i oczywiście załączyć załączniki. Ok, dostaliśmy informację, że jedziemy na panel ekspertów. Bardzo nas to ucieszyło, ale jednocześnie nas to bardzo zmartwiło. A mianowicie, ok, jesteśmy startupem, bez doświadczenia, bez historii finansowej, jedziemy do NCBR-u na panel, gdzie będą nas przepytywać, maglować. No i co teraz zrobić? Przygotować się. Najlepiej się przygotować. Zrobiliśmy to w ten sposób, że no właśnie, mieliśmy listy intencyjne od potencjalnych klientów, od kilku szpitali, które powiedziały tak, takie rozwiązanie nam się podoba, jesteśmy zainteresowani, żeby coś takiego w przyszłości zakupić. Mieliśmy również przygotowane CV członków zespołu. Wtedy nie były wymagane umowy warunkowe, ale przygotowaliśmy się tak, że skompletowaliśmy zespół i mieliśmy CV tych konkretnych osób, które chcemy, żeby z nami pracowały. Kolejna rzecz to była dodatkowa opinia o celowości projektu napisana przez eksperta z branży farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej, o tym, że tego typu rozwiązania faktycznie no, będą coraz częściej wchodziły do praktyki szpitalnej. Jak również zrobiliśmy listę naszych dotychczasowych osiągnięć, ale nie jako firma, nie jako startup, tylko jako osoby, które ten startup tworzą. I tak uzbrojeni w takie dokumenty pojechaliśmy na panel i rzeczywiście wszystkie z nich wykorzystaliśmy. Były pytania ekspertów, a jak myślicie, że sobie poradzicie, a jak chcecie to rozwiązać, a skąd wiecie, że to, a skąd wiecie, że tamto. W związku z tym mieliśmy przygotowane odpowiedzi. No i jak łatwo się domyśleć, panel udało nam się skutecznie przejść. Ok, co nas najbardziej zaskoczyło na etapie aplikowania? Czy jakie problemy mieliśmy na etapie aplikowania? No właśnie, jako firma, która dotychczas nie miała do czynienia właściwie z projektami badawczo-rozwojowymi, mieliśmy troszeczkę problem z opisem samych prac badawczo-rozwojowych oraz opisem zagadnienia technologicznego.
W związku z tym wsparliśmy się osobami z uczelni, które teraz biorą udział w naszym projekcie. Także pomogli nam oni po prostu to napisać tak, żeby to było no, rzeczywiście badawczo-rozwojowe, a nie punkt drugi, język taki bardziej biznesowy czy startupowy. Tak? Czyli wprowadzili nam troszeczkę nauki do naszego biznesu. Pewnym problemem były limity znaków. W niektórych punktach ich było za dużo, znaczy mieliśmy jeszcze dużo miejsca, które moglibyśmy wykorzystać gdzie indziej, a w niektórych miejscach nam się po prostu to miejsce szybko kończyło. No było to pewne wyzwanie, żeby poskracać opisy tak, żeby to wszystko we wniosek się zmieściło. No i to chyba, z którym wszyscy, którzy kiedykolwiek do czegokolwiek aplikowali, mają chyba też spory problem. Zachowanie spójności. Piszemy wniosek, potem coś zmieniamy w jednym miejscu i teraz trzeba pamiętać, w ilu jeszcze 5 czy 6 innych miejscach było to samo, żeby też to zmienić, żeby to uspójnić. To też rzeczywiście było dość uciążliwe. Czego unikaliśmy, czy tego staraliśmy się unikać? No to właśnie, limit znaków wymusza to, żeby no nie lać wody, tak? Żeby rzeczywiście starać się w miarę skondensowany sposób swoje myśli przekazywać. To, czego nie robiliśmy od samego początku, zresztą to tam się łączy ze slajdem a propos celów, czyli nie naciągaliśmy projektu pod kryteria. Tak, najpierw sprawdziliśmy, co będzie oceniane, na jakim etapie my jesteśmy, czy jesteśmy w stanie te wszystkie kryteria spełnić. Jeżeli stwierdziliśmy, tak, ok, szybka ścieżka jest projektem dla nas, jesteśmy w stanie spełnić te kryteria w takim i takim zakresie, dodam, że przeszliśmy z minimalną ilością punktów, ale skutecznie, w związku z tym nie naciągaliśmy projektu, nie staraliśmy się tego pompować, no bo potem trzeba to było jeszcze oczywiście zrealizować. No i kolejna rzecz, pomysłów oczywiście na to, co w tym projekcie można było zrobić, było bardzo dużo, ale nie wszystko w jednym projekcie. Musieliśmy bardzo dużo rzeczy poobcinać, raz ze względu na budżet, dwa ze względu na możliwości, a trzy ze względu na to, że też nie do końca jeszcze mieliśmy pomysł na wszystkie elementy automatycznej apteki, czy w ogóle apteki jako apteki. W związku z tym wydzieliliśmy ten fragment i tego się trzymamy. Ok, jeżeli chodzi o etap realizacji, z dobrych takich praktyk, z dobrych rzeczy, które zrobiliśmy, mimo że jest to punkt na końcu, ale od początku byliśmy w dobrym kontakcie z naszym opiekunem projektu, co bardzo, bardzo pomaga i ułatwia. Tak, jeżeli coś się dzieje, coś się zmienia, mamy pytania, ten kontakt jest rzeczywiście szybki, bezpośredni i pomaga. Przygotowaliśmy wszystkie szablony dokumentów, przygotowaliśmy się do wyboru wykonawców, przygotowaliśmy sobie wszystkie wzory opisów, częściowo zatwierdzone przez opiekuna, częściowo żeśmy robili to sami już bez zatwierdzenia, ale po prostu przygotowaliśmy się do tego, żeby ten projekt poprowadzić. Jakie mieliśmy problemy? No tutaj właśnie jako startup kwestia zaliczkowania versus refundacja. Bardzo liczyliśmy na zaliczkę. No okazało się, że niestety, ale z tą zaliczką będzie problem. W związku z tym realizujemy projekt z refundacji i tu właśnie ostrzeżenie dla wszystkich firm, które dopiero co powstały albo nie mają zaplecza kapitałowego. Zabezpieczcie sobie finansowanie, zanim złożycie wniosek. Bo potem, jak już realizujecie projekt, to po prostu jest za późno, to za długo trwa. To z własnego doświadczenia wiem, że jest po prostu, może być ciężko. Kolejna rzecz, zasada konkurencyjności. No, dużo bardzo tych wydatków, jeżeli chodzi o zasadę konkurencyjności, faktycznie nie mieliśmy. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że tak u nas, tak, projekt badawczo-rozwojowy, bardzo dużo elementów, bardzo dużo części zakupujemy. No trzeba to było w jakiś sposób ogarnąć. To nie było zamówienie jakiejś maszyny, urządzenia albo usługi. W związku z tym było to problematyczne. No i trzecia rzecz, no to zmiany, tak. Projekt piszemy, czy pisaliśmy w sierpniu. Rozpoczęliśmy realizację tak naprawdę w styczniu. Nawet chwilkę później. Przepraszam, teraz mamy właściwie rok realizacji projektu. Otoczenie się zmienia, projekt się zmienia, zmiany są nieuniknione. Tak? Natomiast właśnie dzięki temu, że ten kontakt cały czas z NCBR-em mamy, w miarę płynnie to wszystko przebiega. Natomiast no, nie trzymamy się sztywno tego, co napisaliśmy, bo się nie da. Było pytanie również o kamienie milowe. Między innymi właśnie przedłużenie projektu wynika z tego, że kawałek jednego kamienia milowego faktycznie nam się troszeczkę obsunął. W związku z tym przesuwamy odrobinę termin realizacji jednego z etapów, ale idziemy cały czas do przodu. Monitorujemy na bieżąco wydatkowanie środków, monitorujemy postęp projektu względem budżetu.
ale również monitorujemy to, co się dzieje na rynku. Bo to, że pisaliśmy projekt 2 lata temu, rynek się w ciągu 2 lat bardzo zmienił. Tak, ale nadal widzimy sens czy celowość realizacji naszego projektu. W związku z tym jakby nie zaskakuje nas to, że nagle zrobimy projekt, no właśnie, będziemy mieli wskaźnik dotyczący wdrożenia i nagle się okaże, że tego nie wdrożymy. Na razie jakby to wszystko monitorujemy i mamy po prostu nad tym pełną kontrolę. Jeżeli będą jakieś pytania, zapraszam podczas przerwy kawowej, a na ten moment dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Żeby była równowaga w przyrodzie, ponieważ infoday jest poświęcony dwóm kategoriom przedsiębiorstw, to zapraszamy teraz przedsiębiorcę dużego. Zapraszam tutaj pana Grzegorza Knopa, który jest kierownikiem projektu w firmie Nawag S.A. Przepraszam, jeszcze pani Wioletta Wójs-Kurnyta, również w projekcie, tak, koordynator projektu. Dzień dobry, witamy państwa. Reprezentujemy dużą firmę, jaką jest firma Nawag. Duża firma, zatrudniamy ponad 1500 osób, jesteśmy spółką giełdową. Nasze obroty są liczone od kilku lat w setkach milionach złotych. W 2015 roku mieliśmy obrót w wysokości miliarda złotych. Czyli zaliczamy się do dużych firm. Jesteśmy firmą o profilu kolejowym. Produkujemy pojazdy elektryczne i spalinowe, lokomotywy i pociągi pasażerskie. W 2015 roku po analizach rynku okazało się, że nasze produkty, które już mają dobrą markę na rynku, nasi klienci oczekują czegoś więcej. Oczekują czegoś, co miało być połączeniem jednego typu pojazdów, czyli pojazdu elektrycznego z pojazdem spalinowym. Dlatego, tak jak wspomniałem, w 2015 roku pojawił się pomysł wyprodukowania pojazdu, który byłby tak zwaną hybrydą zarówno rozwiązania elektrycznego, jak i pojazdu mechanicznego. Celem głównym projektu, poza wyprodukowaniem takiego pojazdu, było też przygotowanie rozwoju tego pojazdu na przyszłość, to znaczy nie tylko wyprodukowanie jednej sztuki, natomiast przygotowanie tak koncepcji pojazdu, żeby klient w przyszłości mógł dowolnie konfigurować sobie ten produkt w zależności od jego potrzeb. Widzicie państwo bardzo skomplikowany tytuł projektu, czyli to jest pierwsza na świecie rodzina autonomicznych, rekonfigurowalnych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim międzyregionalnym, regionalnym i aglomeracyjnym, spełniającym wymagania technicznych specyfikacji interoperacyjności TSI. W 2015 roku udało nam się pozyskać dofinansowanie z NCBR-u. Wielkość projektu to 38 milionów złotych, dofinansowanie 15 milionów. O szczegółach, w jaki sposób udało nam się pozyskać to dofinansowanie, opowie moja koleżanka. Witam państwa serdecznie. Moje nazwisko Wioletta Wójs-Kurnyta, koordynator projektu w dziale zarządzania projektami. W tym projekcie zajmuję się rozliczeniami finansowymi i czuwaniem nad tym, aby wszystkie środki były wydawane zgodnie z zasadami. Na etapie aplikowania wniosku byłam członkiem komitetu sterującego, który został powołany do napisania wniosku o dofinansowanie. W związku, że jesteśmy firmą dużą, podzieloną na działy, z każdego działu były wytypowane osoby odpowiedzialne, ale o tym za chwilę. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od pomysłu. W związku z tym, że posiadamy w swojej kadrze wielu konstruktorów, którzy mają wiele pomysłów i są to pomysły innowacyjne, a że jesteśmy firmą, która jest nastawiona na innowacyjność, to wszystko zaczyna się od tego pomysłu, ale przede wszystkim od zderzenia pomysłu z rzeczywistością. Tych pomysłów było wiele, ale w momencie, kiedy pojawiło się ogłoszenie o konkursie,
usiedliśmy po prostu z naszymi konstruktorami, z dyrektorem działu badań i rozwoju i przeanalizowaliśmy dokumenty. Tutaj, tak jak pani na początku, pani Katarzyna wspomniała, te dokumenty są bardzo istotnym elementem. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od kryteriów oceny wniosku, czyli punkt po punkcie sprawdzaliśmy te kryteria, czy one wpisują się w ten nasz pomysł. Kolejna rzecz to rozeznanie rynku, bo wiadomo, że pomysł jest pomysłem, świetnie, ale jesteśmy firmą dużą, która zarabia i głównym celem jest zarabianie na produktach, na sprzedawanych produktach. Kwestia komercjalizacji później tego pomysłu i tego rozwiązania. Do tego zaangażowany został dział marketingu, który przeprowadził wnikliwą analizę rynku, analizę konkurencji, analizę potencjalnych odbiorców, klientów, opłacalność wdrożenia. To, co też właśnie było jednym z kryteriów, przeprowadziliśmy pewne obliczenia, ile będziemy mogli sprzedać sztuk takiego pojazdu. I po tym został przygotowany raport, który został przedstawiony w zarządzie. Zarząd zadecydował, że okej, idziemy z projektem, będzie on opłacalny, będzie innowacyjny, wniesie wartość dodaną do firmy. W związku z tym, że jesteśmy firmą dużą i jedna osoba nie jest w stanie, nie była w stanie koordynować i napisać całego, przejść przez ten etap napisania wniosku o dofinansowanie, po prostu zadania zostały podzielone na poszczególne działy. Stworzona została taka matryca projektu i z każdego z działów tych kluczowych, czyli dział marketingu, dział badawczo-rozwojowy, dział zarządzania projektami, dział finansowy, została wytypowana jedna osoba, która była stricte odpowiedzialna za przygotowanie tej części wniosku dotyczącego tego obszaru. To było bardzo, bardzo pomocne, dlatego że te spotkania komitetu odbywały się co tydzień i na tych spotkaniach analizowaliśmy. Każdy po prostu przedstawiany był postęp prac, każdy referował, co udało mu się zrobić, na jakie problemy napotkał. Gdy pojawiały się problemy, których sami wspólnie nie potrafiliśmy rozwiązać, wtedy telefonowaliśmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pewne kwestie były wyjaśniane, czy to finansowe, głównie z zagadnienia finansowe i później z wskaźników projektu. Było to też bardzo istotne celem uspójnienia, tak jak tutaj pan wcześniej powiedział, że to uspójnienie treści wniosku jest ważne, tak żeby każda sekcja była ze sobą spójna, żeby jeden dział nie napisał czegoś, co drugi dział wykluczy. Także te spotkania też były bardzo pomocne w tym, aby uspójniać te rzeczy, tak aby potem po wprowadzeniu do generatora wniosku nie było konieczności, co jest bardzo czasochłonne, zmieniania poszczególnych kwestii. My sobie stworzyliśmy taką matrycę w Wordzie, i ona była uzupełniana przez poszczególne działy. Później na tych spotkaniach omawialiśmy, jak było coś trzeba zmienić, to każdy zmieniał w swojej sekcji, odpowiadający za swoją działkę. Także to było bardzo, bardzo pomocne i zachęcam do takiego rozwiązania. Jak dobrze przygotować się na spotkanie z panelem ekspertów? Już po pozytywnej ocenie wniosku zostaliśmy zaproszeni na panel ekspertów i ponownie zebrał się komitet sterujący projektu. Ponownie przeanalizowane zostały kryteria oceny. Na spotkanie tutaj do siedziby NCBR-u zostały wytypowane 3 osoby z różnych kategorii, czyli z działu marketingu, odpowiedzialni za analizę rynku, a co jeszcze ważne, to oczywiście zbadaliśmy też czystość patentową. W związku z tym, że rozwiązanie ma być komercjalizowane, musieliśmy przeprowadzić badanie czystości patentowej, co zrobił nasz dział prawny, tak aby nie zarzucono nam, że takie rozwiązanie już istnieje na rynku. Czyli wszystkie te kwestie zostały dokładnie sprawdzone. Na prezentację
na spotkanie z panelem ekspertów wytypowaliśmy 3 osoby. Osobę z działu badań i rozwoju, czyli osobę zajmującą się kwestiami technicznymi i innowacji, osobę z działu marketingu, analiza rynku i ta opłacalność wdrożenia i osobę z działu zarządzania projektami odnośnie w temacie właśnie jak będzie wyglądało zarządzanie projektami. I też był to strzał w dziesiątkę, ponieważ każda z tych osób udzielała się na spotkaniu i z każdego z tych 3 obszarów padły pytania. Także tutaj przeszliśmy pozytywnie panel ekspertów i sukcesywnie dostaliśmy dofinansowanie i możemy realizować ten projekt. Jakie problemy, z których wnioskodawca nie zdawał sobie sprawy, pojawiły się na etapie aplikowania o środki, czego unikać, co było najtrudniejsze? Głównie w związku z tym, że zorganizowaliśmy sobie i podzieliliśmy te prace, to tych problemów nie było zbyt dużo. Głównie były to problemy związane z kwestiami organizacyjnymi, a więc część wniosku była tłumaczona na język angielski i niestety wiele kłopotu przysporzyły nam te sekcje z ograniczoną ilością znaków. Konieczność skracania tekstu i to było bardzo czasochłonne i wymagało dużego zaangażowania. Czego unikać? Unikać przede wszystkim ogólnych sformułowań, czyli tak zwanego lania wody, co też już tutaj padło wcześniej. Przede wszystkim skupienie się, przynajmniej w naszym przypadku, na parametryzacji, konkretach, stawianiu na funkcjonalność, czyli tych wszystkich danych technicznych, które są istotne z punktu widzenia późniejszej oceny i przede wszystkim z ograniczonej ilości miejsca, bo faktycznie tego miejsca na tekst jest niewiele, dlatego przede wszystkim skupienie się na tych konkretach. Sam etap realizacji projektu, doświadczenia z podpisania umowy, tutaj wszystko przeszło bardzo sprawnie, kontakt z NCBiR, wszelkie kwestie związane z pytaniami, jak uzupełnić dany załącznik, czy go podpisać, czy powinien być potwierdzony za zgodność, także tutaj wszystko przebiegało bardzo, bardzo sprawnie i na tym etapie nie było żadnych problemów. Doświadczenia z realizacji projektu. Jakie problemy, z których beneficjent nie zdawał sobie wcześniej sprawy, pojawiły się na etapie realizacji projektu? Tutaj głównie te kwestie rozliczeniowe i konieczność trzymania się ściśle wniosku o dofinansowanie. To, co też już wcześniej padło i o czym pan tutaj wcześniej mówił, te zmiany. My też składaliśmy wniosek w 2015 roku. Rzeczywistość się zmieniła, pewne koncepcje się zmieniły. I teraz jest ten czas, kiedy też będziemy składać wnioski o zmianę. Jest to związane ze sporą ilością dokumentacji i głównie tego procedowania formalnego, co w pewnym wydłuża czas, bo też Narodowe Centrum ma czas na rozpatrzenie takiego wniosku. My ponosimy ryzyko, że dany koszt może nie zostać uznany jako kwalifikowalny, więc pewne koszty musimy ponosić na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Bardzo ważne jest właśnie pilnowanie budżetu i tych kwestii rozliczeniowych. My mamy nadzieję, że tutaj Narodowe Centrum przychyli się do pewnych naszych zmian i że zminimalizujemy to ryzyko. Ale właśnie te zmiany są dokuczliwe. Ponadto jeśli dobrze państwo zorganizują sobie pracę, czyli przygotują wszystkie wzory dokumentów, opracują regulamin, zasady konkurencyjności. My stworzyliśmy sobie własny wewnętrzny regulamin zasady konkurencyjności, ponieważ ta zasada jest opisana w różnych dokumentach, w kilku dokumentach, a więc aby uspójnić to, stworzyliśmy sobie na swoje potrzeby taki jeden dokument, który stanowi wytyczne dla u nas jest dział zakupów, który będzie kupował materiały, więc oni mają jeden spójny dokument, oczywiście aktualizowany, jeśli pojawiają się zmiany.
I to by było na tyle z mojej strony. Teraz o sukcesach, o tym, jak projekt wpłynie na dalszą działalność firmy, opowie kolega. Chciałem chwilę powiedzieć na temat tego, gdzie w tej chwili jest ten projekt. Projekt jest jeszcze na etapie dokumentacyjnym, także w tej chwili na etapie przygotowywania dokumentacji już się pojawiły pewne problemy, i z którymi sobie na bieżąco radzimy. Jakie są założenia, jakie cele chcemy osiągnąć? Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy dużą firmą, która też myśli o swojej przyszłości, więc chcielibyśmy przez tą innowację, którą wprowadzimy, no, potwierdzić swoją pozycję na rynku polskim, a także wzmocnić wizerunek naszej firmy na rynku zagranicznym. Przedstawiają coś nowego, niespotykanego do tej pory na rynku. No mamy możliwość zaistnieć na rynku międzynarodowym, a takie są w tej chwili cele naszej firmy. Dodatkowo też chcielibyśmy podnieść innowacyjność naszych produktów, a także ten projekt daje nam możliwość wykorzystania doświadczeń, które już zgromadzimy podczas badań i rozwoju tego projektu, wykorzystując je w przyszłych naszych projektach, które też będziemy realizowali. No, zobaczymy, jaki efekt osiągniemy. Na tą chwilę idziemy zgodnie z założeniami, poza tymi mniejszymi problemami, o których wspomnieliśmy. Tak jak koleżanka powiedziała, też dla Państwa, dla wszystkich, jeżeli tutaj są jacyś reprezentanci dużych firm, to tak naprawdę dla nas i dla naszego doświadczenia największą zmianą działalności w projektach dofinansowanych było to, że wydłużają się strasznie procesy zakupowe. Tak? Firma, która normalnie działa na zasadach zapytań ofertowych i zamówień z wolnej ręki, tutaj musimy przechodzić przez skomplikowane procesy zakupowe, przetargi, tak żeby spełnić zasady konkurencyjności. Także z naszej strony dziękujemy. Jeżeli będą jakieś pytania, to w czasie przerwy kawowej jesteśmy w stanie z koleżanką odpowiedzieć. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie Państwu. Jak Państwo widzicie, duży, mały, średni mają podobne problemy. Z refleksji, którą wyciągam ja po wysłuchaniu Państwa prezentacji, to jest to. Przede wszystkim zgrany zespół ludzi, pomysł, dobry pomysł, realnie napisany wniosek, no i monitorowanie rynku i monitorowanie projektu i budżetu. To są takie wskazówki, które można wziąć sobie do serca. Dziękuję serdecznie, zapraszam Państwa na przerwę.